Witam Was na ostatniej stacji, na ostatnim Sakita przez wieki w tym roku i ostatniej prelekcji, jaką Klub Miłośników Fantastyki organizuje w tym sezonie. Następne będą już po wakacjach. Dzisiaj gościmy Bartka Parnimana Rypelskiego z Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Tolkiena, Truszyna Pyrlanti, który to nam opowie dzisiaj o mitologii egipskiej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to na naszym kanale YouTube możecie znaleźć także prezentację Bartka na temat mitologii azteckiej, tak? No właśnie, azteckiej. No to Bartko, oddaję Ci głos, ja się wyciszam. Dziękuję Ci bardzo za to wprowadzenie. Można powiedzieć, że to jest kolejna prelekcja z cyklu takich prelekcji mitologicznych, bo najpierw Sławek, którego jeszcze nie ma, opowiadał o mitologii nordyckiej, potem ja o tych nieszczęsnych Aztekach, a ostatnio Mario z Atorium opowiadali o mitologiach chińskiej i japońskiej. Zacząłbym od tego, że mitologia egipska jest to mitologia, która można powiedzieć, ma chyba najdłuższą historię ze wszystkich znanych nam do tej pory systemów religijnych, ponieważ tak naprawdę ona nie tylko trwała co najmniej 4000 lat, ale ona praktycznie cały czas się zmieniała. Cały czas była płynna, dlatego że pewni bogowie zyskiwali na ważności, tracili na tej ważności, pewne bóstwa są łączone. Można powiedzieć, że w późniejszym okresie ptolemejskim, czyli w czasie, kiedy Egiptem rządziła dynastia pochodzenia greckiego czy też macedońskiego, mieliśmy też pewien synkretyzm w czasach rzymskich, tak samo synkretyzm religijny, bo pewne bóstwa połączyły się jakby z bóstwami z Rzymu czy z Grecji, ale o tym wspomnę na samym końcu. Wrzuciłem taką mapkę, żebyście sobie mogli spojrzeć generalnie, jak ten Egipt wyglądał. Był podzielony jakby na Egipt dolny, czyli Delta Nilu, i Egipt górny. Generalnie, to też jest istotne, Egipt był podzielony na nomy. To były takie, byśmy to nazwali jakimiś województwami czy stanami. Na czele każdego nomu stawał nomarcha. Generalnie każdy z nomów miał swoje jakieś najważniejsze bóstwo i często te bóstwa były potem przejmowane przez inne nomy, czy też trafiały do tego jakby ogólnego panteonu. Jak to się zaczęło? No bo trzeba zacząć od początku, czyli od stworzenia świata. W Egipcie wyróżniamy trzy główne kosmogonie, czyli trzy główne mity stworzenia świata. Pierwszy, o którym powiem, to jest wielka Enneada z Heliopolis. Jak sobie cofnę na tą mapkę Egiptu, to Heliopolis mamy tutaj. To jest na północ od dzisiejszego Kairu. Tam, gdzie jest Kair, było miasto Memphis, o którym też będzie wspomniane. I jeśli chodzi o Heliopolis, Enneada, czyli dziewiątka bogów. I generalnie, jak to często bywa, na początku nie było nic. Na początku był chaos, na początku było morze Nun. Była to pustka, z której wyłonił się kamień Benben, na którym to kamieniu Benben pojawił się bóg Atum. Generalnie, tak jak widać na tym slajdzie, ta dziewiątka z Heliopolis to Atum, Shu, czyli syn Atuma, Tefnut, żona Shu, Geb i Nut, dzieci Shu i Tefnut, oraz Ozyrys, Izyda, Set i Neftyda, wnuki Shu i Tefnut. I teraz po kolei opowiem o każdym z tych bóstw. Jeśli chodzi o Atuma, to generalnie miał być on właśnie, bo przede wszystkim jeśli chodzi o tą Enneadę, to on był też, jakby Atum był utożsamiany z Amonem Re, czy Amonem Ra. I generalnie przyjmuje się, że prawdopodobnie ta kosmogonia została stworzona po to, żeby wywyższyć tego Ra ponad innych bogów. Jeśli chodzi o Atuma,
Był to jeden z jedno z najstarszych egipskich bóstw. Razem z Re, Horachte, czy też Haroerisem, czyli Horusem starszym, Kepri i Atonem, był jednym z bóstw słonecznych, o czym wspomnę jeszcze później. Jego imię może zależnie od tłumaczenia znaczy albo znakomity jeden, albo całość. Ewentualnie ten jeden, który jeszcze nie istnieje. I jeśli chodzi o Atuma, to jak on miał tworzyć ten świat? Mianowicie tworzył Shu i Tefnut przez masturbację. Zacytuję tutaj tekst z jednego papirusu. Są to słowa samego Atuma. Wszystko pojawiło się po tym, jak powstałem ja. Nie istniało żadne niebo i żadna ziemia. Sam stworzyłem każdą istotę. Postępowałem z moją pięścią jak mąż. Kopulowałem ze swą ręką. Jak się przekonacie, Egipcjanie w swojej mitologii mieli bardzo wiele wątków seksualnych czy związanych z różnego rodzaju okaleczeniami. Heliopolis Atum był wręcz identyfikowany z tym pagórkiem Benben. I w Księdze Piramid mamy taki tekst. O Atumie, kiedy powstałeś, wyrosłeś jako wysokie wzgórze, błyszczałeś jak kamień Benben w świątyni Feniksa w Heliopolis. Jedno z zaklęć z tekstów piramid z kolei opowiada o tym, że gdy nastąpi koniec świata, jedynymi, którzy przetrwają, będą Atum i Ozyrys pod postacią węży. I tu jest taki cytat: ludzie ich nie poznają, a bogowie nie zobaczą. Generalnie rzecz biorąc, kult Atuma mamy udokumentowany już w Starym Państwie, czyli w okresie mniej więcej do 2000 lat przed naszą erą. Jego najbardziej istotną naturą bóstwa było właśnie samo tworzenie i stworzenie pierwszych bogów. To był ten bóg stwórca, ale bóg, który też mógł wszystko zniszczyć. Kolejne bóstwo to jest Shu, taki jegomość z piórami na głowie. Był to bóg powietrza, mąż Tefnut, która była też uznawana za córkę Neit, nie tylko za dziecko Atuma. Był pierwszym zdecydowanie męskim bytem, bo Atum generalnie był bogiem, który nie miał jakby określonej płci, był androgeniczny. Generalnie rzecz biorąc, Shu uosabiał tchnienie życiodajne, bo był bogiem powietrza i budawcą ożywiającego wiatru z północy, z nadmorza. Jego funkcją było rozdzielenie ziemi od nieba. Za chwilę zobaczcie taki slajd, za trzy slajdy. Jest takie przedstawienie Geba, Nut i Shu jako tej triady ziemi, nieba i powietrza. Następne bóstwo to Tefnut. Była to bogini wilgoci, ciemnych otchłani podziemia, żona Shu. Była pierwszym typowo żeńskim bytem, była matką Geba i Nut. Była utożsamiana z wilgotnym, utrwalającym elementem świata. Przedstawiono ją właśnie jako taką boginię z głową lwicy, bo nie tylko Sachmet miała głowę lwicy, ale i właśnie Tefnut. Jak się przekonacie, dzisiaj wielu bogów miało głowę sokoła. To też nie jest tylko tak, że Ra czy Horus. I generalnie rzecz biorąc, ona też właśnie miała pojawić się na świecie według tej podstawowej wersji Enneady drogą masturbacji Atuma. I jako oko Ra, o którym powiem też troszeczkę później, w postaci mat, to też wyjaśnię, bo bogowie egipscy często przybierali różne formy innych bóstw. Oni byli w pewnym sensie dualistyczni, bo mieli jakby dobrą twarz i złą twarz. O tym też jeszcze wspomnę. Następne bóstwo to Geb, ten jegomość z gęsią na głowie. Nie wiem, jak to wygląda. To przypomina Adagasta z Hobbita Petera Jacksona. Był generalnie bogiem ziemi. Jego atrybutem właśnie jest ta gęś białoczelna. Ożenił się ze swoją siostrą Nut. Tu mamy z kolei wątek kazirodczy. Z tą miał 5 dzieci, symbolizujący 5 dni egipskiego tygodnia. Był to Ozyrys, Set, Izyda, Neftyda i Horus starszy. Dlaczego Horus starszy? Bo
Generalnie z Horusem jest ten jakby problem, że Horus też miał kilka postaci i był uznawany nie tylko za dziecko Izydy i Ozyrysa, ale też za właśnie dziecko Geba. Więc czasami było tak, że przypisywano tylko tą czwórkę dzieci. Neftydę, Izydę, Seta i Ozyrysa Gebowi. Generalnie rzecz biorąc, Geb jako bóg ziemi był patronem roślinności, gwarantem płodności ziemi Egiptu, był dawcą minerałów zwanych darami Geba i uważano go też za pana węży i skorpionów. I w czasie sądu Ozyrysa, o którym wspomnę nieco później, pełnił rolę przewodniczącego osób przysięgi. Ten cały wątek sądu Ozyrysa jeszcze dokładnie wyjaśnię. Jako ojciec Ozyrysa stał się automatycznie takim praprzodkiem faraonów i, można powiedzieć, patronem królewskiej władzy. Długo jednak, mimo tego, iż był bardzo istotnym bóstwem, nie miał swojego miejsca kultu, nie miał żadnych świątyni. Dopiero Ahmose II z 26 dynastii wniósł w mieście Dżedet kaplicę dla Geba. Kolejne bóstwo to jest Nut. Była to bogini nieba. I generalnie ona była czasami czasami była też jakby zestawiana, bo mamy takie co ja chciałem powiedzieć inaczej. Generalnie zgodnie z mitologią Nut i Geb przez całą wieczność leżeli złączeni w miłosnym zespoleniu, ale rozdzielił ich właśnie szu, czyli powietrze. I według tej egipskiej kosmogonii z Heliopolis świat znajduje się pomiędzy ciałami Nut i Geba. I poza takim wyobrażeniem jak tutaj ta kobieta z takim dzbankiem na głowie, ona była wyobrażona także jako naga kobieta wygięta w łuk. To będzie za chwilę widoczne na slajdzie. Stojącą na rękach, nogach, wygięta w łuk i czasem była ona niebieska i ciało było pokryte gwiazdami jako reprezentacja nocnego nieba. Jej ręce i nogi miały wyznaczyć cztery kierunki świata. I kiedy słońce osłabiane przez Ra zbliżało się ku zachodowi, Nut połykała i spowodowała na stanie nocy i mogła ponownie kochać się z Gebem. Co rano o świcie bogini nieba rodziła słońce, dając początek nowego dnia. Gdy czasami Geb i Nut zapragnęli zbliżyć się w ciągu dnia, wtedy nastawała burza. I czasami też Nut była przedstawiana jako niebiańska krowa, na której grzbiecie słońce pokonywało nieboskłon. I w takim ujęciu Geb był określany jako byk Nut. I to jest właśnie to przedstawienie, o którym mówiłem, Geb, Nut i Shu. Nut to jest ta niewiasta z gwiazdami na skórze. Geb to jest ten jegomość leżący na dole i Shu, który ich oddziela. Ozyrys. Generalnie w ogóle jeszcze zapomniałem wspomnieć, że te imiona bogów, które znamy, to są imiona hellenizowane z języka greckiego i w egipskim Ozyrys nazywał się Isir albo Ishir. Był to bóg śmierci i odrodzonego życia i wielki sędzia zmarłych. Mąż Izydy, swojej siostry, miał dwóch synów, Anubisa z Neftydą i Horusa właśnie z Izydą. I jego główne ośrodki kultu to była Abydos i Busiris. Nauczył ludzi uprawy roli. To jest też bardzo ważna kwestia. Zginął z ręki swojego brata Seta, kiedy toczyli oni o walkę o władzę nad Egiptem. Set porąbał ciało swojego brata i rozrzucił je po całym Egipcie. Izyda odnalazła części jego ciała pomocą Anubisa, który od tego czasu jest patronem mumifikacji, i z pomocą Tota to ciało zostało poskładane do kupy i Ozyrys został wskrzeszony, ale problem był taki, że Ozyrysowi zabrakło bardzo kluczowej części ciała, którą pożarła ryba, mianowicie Izyda nie odnalazła członka Ozyrysa, więc wykonała protezę i z użyciem tej protezy włączyła z Ozyrysem Horusa. Generalnie rzecz biorąc, jeszcze właśnie będę wspominał o sądzie Ozyrysa. Tak naprawdę z czasem, z
stał się w pewnym sensie Bogiem uniwersalnym, bo właśnie Bogiem zaświatów, Bogiem płodności. I jakby przedstawiany generalnie jako taki zielonoskóry człowiek zawinięty w całun, taka właściwie mumia, w koronie Atef na głowie. To jest połączenie piór i białej korony, bo korona Egiptu składała się z białej części i z części czerwonej, one symbolizowały odpowiednio dolny i górny Egipt. Do tego trzymał w ręce, jak widać, insygnia władzy królewskiej, berło Heka, to jest to zagięte takie, to berło takie jest zagięte w postaci haczyka jakby i bicz Nechech, symbolizujący wieczność. I także można powiedzieć, że jego symbolem był Filar Chet. I co ciekawe, on miał też swoją drugą personifikację, to było takie bóstwo, mało znane bóstwo na Jah. Izyda, czyli żona Ozyrysa. Tak na dobrą sprawę nie znamy jej pochodzenia. Przypuszcza się, że jej kult wywodzi się z Iseum. Dzisiaj jest to miasto Bekbet el-Hagar w 12 nomie Dolnego Egiptu, czyli na... Przypuszczanie jej imię oznaczało siedziska w otronie. Widać ono właśnie na głowie. Na głowie ma tron. Prawdopodobnie pierwotnie była personifikacją tronu królewskiego. I przez to stała się jakby symbolicznie matką faraona. Jej kult mamy poświadczony od piątej dynastii, czyli od czasów Cheopsa mniej więcej. To była dynastia, kiedy zaczęto stawiać pierwsze piramidy i postawiono wtedy piramidy w Gizie. I tak jak wspomniałem, kiedy Set zabił Ozyrysa, Izyda odnalazła jego poświatowane szczątki i wraz z Neftydą, które zapomniałem powiedzieć jeszcze, przywróciła Ozyrysa do życia. I ona basu była przedstawiana jako taki wzór opiekuńczej matki i wiernej żony, źródło życia, wcielenie dobroci i jako obrończyni przed złem. I generalnie razem z Ozyrysem, z Horusem, ona należała do takiej, żeby być naczelnej triady bóstwa Egiptu. Ona była taką uznawana za taką jakby wielką macierz, taką boginię matkę. Według niektórych źródeł była z kolei siostrą Horusa, właśnie to, co wspomniałem, że Horus miał być też dzieckiem Geba i Nut. No, w czasach nowego państwa i kult był powiązany z kultem Hathor, o którym będzie troszkę też później wspomniane. I czasem Izyda przejęła atrybuty Hathor, czyli krowie rogi i tarczę słoneczną na głowie. I ona też miała kilka wcieleń, każdy egipski bóg praktycznie miał kilka wcieleń. To jedno z jej najważniejszych wcieleń to była taka bogini Renenunet i Grecy na nią mówili Termutis. I generalnie w świecie klasycznym była utożsamiana z Demeter, Ateną, Selenę, Afrodytą, Persefoną, Tetydą, a właśnie tak jak wspomniałem, w okresie rzymskim była uważana za jedno z wcieleń Wielkiej Macierzy. I za jej duszę i niebieski symbol uważano gwiazdę Sotis, czyli Syriusza. I tak jak Orion miał być niebiańskim odbiciem Ozyrysa. Ona akurat była jedną z tych bóstw, które nie miało jakiegoś zwierzęcego symbolu, tak jak większość miała na przykład w głowie jakiegoś zwierzęcia. Generalnie czasem się przyjmuje, że jej wyobrażenie z małym Horusem Hipokratesem, o którym wspomnę też na końcu, nazywany Isis Lactans, wywarło pewien wpływ na ukształtowanie wzorunku Madonny z dziesiątkiem w ikonografii chrześcijańskiej, bo ona właśnie trzyma tego małego Horusa, tak jak Madonna trzyma dzieciątko. No i następny bóg to Set. Set, pan burz, pustyń, górnego Egiptu, ciemności, chaosu. W pewnym czasie też bóstwo o charakterze demonicznym, chociaż nie zawsze, generalnie rzecz biorąc, miał on też swoje dobre oblicze i generalnie pierwotnie Ozyrys tak naprawdę, Set.
Set był czczony już tak naprawdę przed pierwszą dynastią, więc to było bardzo stare. I prawdopodobnie był wtedy bogiem wojny. Był bogiem dzikim i nieokrzesanym. I wyróżniał się białą skórą i rudymi włosami. Miał zamieszkiwać Jowę, obszary pustyni. Problem mamy z tym zwierzęciem, z którym jest utożsamiany, bo nie do końca badacze są w stanie rozpoznać, co to było za zwierzę. Po prostu jest ono nazywane zwierzęciem Seta, dlatego że to zwierzę ma cechy zarówno antylopy, ma cechy psa, być może szakala. Czasami też dopatrują się badacze cech, na przykład takiego zwierzęcia jak okapi. Dlatego przyjmuje się po prostu nazwę, że jest to zwierzę Seta lub tyfoniczny stwór. Generalnie rzecz biorąc, jego kult kształtował się w taki sposób, że Hyksosi to był taki lud, który na pewien czas podbił Egipt, był czczony przez Hyksosów jako bóg górnego Egiptu. W okresie panowania 22 dynastii był utożsamiony z wężem Apopisem, który był największym wrogiem boga Ra, był wcieleniem czystego zła. W 19 i 20 dynastii, to jest około 1320 do 1085 roku przed naszą erą, był czczony w Tanis jako opiekun królestwa. A w okresie nowego państwa jego kult był zwalczany. Generalnie można powiedzieć, że jeśli chodzi o Seta, to jest to, że Set po tym, jak Egipt został zjednoczony i stało już jedno królestwo, Set stał się następcą Ra na ziemi i jego obrońcą. Miał stać na dziobie barki słonecznej podczas nocnej podróży Ra po świecie podziemnym. O tym jeszcze powiem przy okazji samego boga Ra. I miał właśnie bronić Ra przed Apopisem. Na przedstawieniach z okresu późnego jest taka świątynia w Hibis, w oazie Harga. Jest wręcz przedstawiony z głową sokoła i w stroju Horusa. To jest bardzo dziwne przedstawienie, bo na ogół właśnie przedstawiane jako taki jegomość z głową nieznanego zwierzęcia. Generalnie rzecz biorąc, jest taka interpretacja, że ten konflikt Seta z Ozyrysem to jest odzwierciedlenie realnego konfliktu między czcicielami tych bóstw, który to konflikt został właśnie przeniesiony do mitu. W mitologii Set posiadał wiele żon. Główna jego żony to Neftyda, Nate, z którą miał mieć syna Sopka, o którym też wspomnę później, i Amtheret. Ich synem miał być Upuaut, ale czasem Upuaut jest też opisywany jako syn Anubisa lub Ozyrysa. Do tego jeszcze jego żoną były też, także za jego żony były uznawane Tawaret, Hetepsabet i dwie boginie z Kanaanu, czyli Anat i Asztarte. Tak jak wspomniałem, ta mitologia egipska, cała religia egipska bardzo dużo czerpała z zewnątrz, nie tylko jakby z własnych pomysłów. Generalnie rzecz biorąc, od 22 dynastii następowała pewna demonizacja Seta. Został wtedy zrównany z Apopisem już nie jako jego wrogiem, ale już jako pomagierem, można by powiedzieć. A jego przedstawienia w świątyniach zastąpiono przedstawieniami Sopka lub Tota. I z przekazu Plutarcha chodzi większość popularnych koncepcji, że Set zawsze był zły i zawsze był bogiem demonicznym. Ale Plutarch pisał bardzo, bardzo późno w porównaniu do tego, kiedy zaczęto Seta demonizować. Więc jakby trzeba mieć w tym momencie takie w tył głowy, taką czerwoną lampkę, że to nie do końca tak działało. Obecnie się wiąże tą demonizację z okresem panowania perskiego w Egipcie, bo Set był uznawany za boga obcokrajowców, więc kojarzono go np. z Achemenidami, Ptolemeuszami i Rzymianami. Grecy wręcz połączyli Seta z Tyfonem. To był syn Gai, który został przed nim spłodzony w momencie, kiedy jej pierworodne dzieci zostały strącone do Tartaru, bo zabijane i miał prawie, że zniszczyć bogów, którzy przed nim uciekli za Zeusem, który stoczył z nim walkę.
Kolejne bóstwo to Neftyda, właśnie jedna z żon Seta. Była to bogini śmierci i przedstawiona ona jako kobietę z hieroglifem oznaczającym jej imię na górze, ten taki tutaj specjalny znaczek. Ona jako bogini śmierci wzbudzała strach i szacunek i dzięki związkowi z Setem właśnie stała się panią śmierci. To było ostatnie z tych dzieci Geba i Nut. I generalnie przyjmowano, że zamieszkuje ona na pustyni. Co ciekawe, w sporze Ozyrysa z Setem nie poparła Seta, ale upokiwała los Ozyrysa i uczestniczyła w jego zmartwychwstaniu. Mit ozyriacki to jest mit właśnie o zmartwychwstaniu tego boga. I w czasach helenistycznych była to identyfikowana z Afrodytą i Znikę. I w sądzie Ozyrysa była jedną z doradczyń. I tutaj ta Enneada się kończy, czyli podsumowując, świat został stworzony, czy bogowie zostali stworzeni przez Atuma, który miał się pojawić na wyjść z tych wód oceanu Nun na pagórek Benben, z którym był czasem utożsamiany i na drodze masturbacji właśnie miał spłodzić bogów. Druga kosmogonia to Ogdoada z Hermopolis. Ogdoada, czyli 8. Tutaj mamy taki dosyć specyficzny koncept par bóstw, które symbolizowały te początkowe, można powiedzieć, żywioły. Czyli mamy Nun i Naunet, to była para bóstw symbolizująca właśnie te prawody. Huk i Kautet, oni symbolizowali ciemność. Huk i Hauket, nieskończoność. I dwie pary bogów, które się zmieniły. Na początku Tenemu i Tenemut, a później Amon i jego żona Amaunet symbolizowali niewidzialność. I każda z tych par bóstw personifikowała określoną cechę pierwotnego chaosu i generalnie rzecz biorąc, zgodnie z tą kosmogonią, te bóstwa złożyły kosmiczne jajo. Nie wiem, jak oni mieli wspólnie złożyć to jajo. I z tego jaja miał się wykluć Bóg Stwórca, a kolej w innej wersji to jajo złożone zostało przez praptaka Bennu, najczęściej utożsamianego z ibisem, ewentualnie kaczką lub gęsią. I teraz przechodząc do tych, już bezpośrednio do tych bóstw, Nun i Naunet. Oni symbolizowali pramaterię, ten pierwotny, materialny przejaw bytu. Właśnie Nun to był ten praocean. I pierwotnie był personifikowany jako bóstwo męskie. Czasem miewał głowę żaby też. Co jest typowe, bo generalnie mało tych bóstw w Egipcie miało głowy płazów. I generalnie jako najstarszy z bogów z Ogdoady nosił przydomki Stary i Ojciec Czasów. I jako personifikacja wód kosmicznych nosił głowę byka, jako atrybut. I był właśnie, tak jak powiedziałem, był uosobieniem praoceanu, czyli masy wód wypełniającej cały wszechświat. I też to właśnie z niego miał się wynurzyć ten prawzgórek nazywany też Atumem. Nie tylko Benben, ale i Atum. Co miało stworzyć świat. Także Atum generalnie występuje i w Ennadzie, i w Ogdoadzie. To jest taki wyjątek. Naunet, czyli partnerka Nuna, ona uosabia pierwiastek żeński w tych prawodach. I ona była przedstawiana jako wąż. Kuk i Kauket. Kuk nazywany też Kekiem. Uosabiali oni ciemność i też byli przedstawiani jako żaby. To właśnie te bóstwa z Ogdoady miały takie nietypowe atrybuty. O tych bóstwach wiemy stosunkowo niewiele, dlatego że to jest generalnie, ta Ogdoada to jest bardzo stary koncept, który w pewnym momencie troszeczkę odszedł w zapomnienie. Kuk, znaczy go Hek i Hauket. Generalnie rzecz biorąc, on też był czasem utożsamiany, czy przedstawiany jako żaba. I był też utożsamiany nieraz z Szuj, uosabiał nieskończoność. Trzymał w rękach
gałązki palmowe symbolizujące rachubę roczną i wskazywał on niezliczone szczęśliwe lata panowania władcy. I generalnie rzecz biorąc, jako ucieleśnienie mnogości i czemności, rzadko objawiał się indywidualnie, raczej tworzył grupę z innymi huch. To jest dosyć specyficzne, że to bóstwo było jakby mnogie. I jego wyobrażeniem zapisywano liczbę milion, symbolizującą zarazem totalną mnogość. Jeśli chodzi o Hauchę, to ona była też przedstawiona jako wąż, to były żaby i węże. I generalnie rzecz biorąc, razem z męską formą właśnie Hucha czy Hecha tworzyła jedną z tych par. Tenemu oraz Tenemut i Amon i Amaunet. Generalnie idzie o Tenemu i Tenemut, to też były prawbóstwa przedstawione jako żaby. One były uosobieniem zguby, zagubienia i bezdroży. W sensie Tenemu był jako żaba, a Tenemut jako wąż. Te bóstwa męskie były przedstawione jako żaby, a bóstwa żeńskie jako węże. W pewnym momencie Tenemu i Tenemu zostali zastąpieni przez Amona i przez Amaunet. Imię Amon oznacza ukryty. Był to sprawca, ten jegomość po lewej stronie, niebieskoskóry z koroną piór. Był sprawcą niewidzialnego wiatru, urodzaju i płodności. Był uosobieniem niewidzialnych, przeciwdajnych elementów natury, powietrza i wiatru. Powodowało to, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci. Generalnie rzecz biorąc, Amon często się uznaje, że nie tylko jakby jego żona była Amonet, ale też miał drugą małżonkę Mut, którą miał syna Honsu, boga księżyca. I z Mut i Honsu stanowił w Karnaku, czyli najważniejszej świątyni w Tebach, taką triadę można powiedzieć. Właściwie Amonet był nie tyle jego żoną, co takim żeńskim odpowiednikiem. Generalnie rzecz biorąc, Amon był często łączony z Ra jako Amon Ra. I to właśnie jest to przedstawienie, które tutaj właśnie wrzuciłem. Czasami Amon był też przedstawiony jako człowiek z głową barana, bo baran o zakrzywionych rogach był jednym z symboli Amona. Był także przedstawiony jako gęś albo wąż. Niekiedy też jako bezosobowy obelisk. To jest też specyficzne. Właściwie chodził w skład Ogdoady jako Amon Kematef. Tak to było połączone. Od 22 dynastii, właściwie od 22 wieku przed naszą erą, rozpoczniony był w Tebach jego kult. Początkowo było to lokalne bóstwo, za czasów 11 dynastii, kiedy Teby stały się stolicą całego Egiptu, stał się głównym egipskim bogiem. Do tego stopnia, że w czasie nowego państwa stał się bogiem narodowym, można powiedzieć. A po połączeniu z kultem Ra stał się Amonem Ra, czy Amonem Re. Generalnie, o czym jeszcze wspomnę później, Amon w pewnym momencie został zdetonizowany przez Atona, ale o Horezji Amarnejskiej wspomnę nieco dalej. Generalnie dopiero pozycja Amona została zachwiana tak bardzo mocno przez nich, kiedy Teby zostały zniszczone z Asyryjczyków w 663 roku przed naszą erą. I od tego czasu jego miejsce zaczął przejmować kult Ozyrysa. I to, jak wspomniałem, właśnie w Karnaku znajdowała się wielka świątynia Amona. Do dzisiaj można ją oglądać w Luksorze. Jedno z najważniejszych egipskich świąt to było właśnie święto poświęcone Amonowi, święto Opet, kiedy świętą barkę z posągiem Amona spławiano Nilem, żeby lud mógł zobaczyć ukrytego, który normalnie przybywał w świątyni. Generalnie często posągi Amona noszono w procesjach, a generalnie rzecz biorąc, arcykapłani Amona przez długi czas stanowili praktycznie taką państwową elitę i byli to niemalże drudzy czy trzeci ludzie w państwie, zaraz po faraonie i po jego wezyrze. A w okresie późnym generalnie sam faraon był najwyższym kapłanem Amona, jego żona była przełożoną kapłanek.
I same kapłanki wodziły się też z rodziny królewskiej, więc był to kult bardzo związany z władzą faraona. Generalnie, kiedy publicznie szły procesje z tą świętą barką, z posągiem Amona, jeżeli ta procesja się zatrzymała nagle, to znaczy, że podjęto jakąś ważną decyzję i decyzję tę oznajmiali kapłani. I w taki sposób oznajmiono, że na nowego władcę został wybrany Totmes III, Tutmozis. Amon był panem ładu, stwórcą światła, też ubóstwionym słońcem, bo jako Amon Ra był bogiem słonecznym. Było to niezwykle istotne bóstwo przez długi, długi czas. Jeśli chodzi o Amalnet, to tak podobną sprawę, poza tym, że była jakby tą partnerką Amona w tej parze, tak naprawdę o Amalnet nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że władała wiatrem północnym. No znowu mamy to władanie wiatrem. I trzecia, że tak powiem, kosmogonia, to jest triada z Memphis. Ta Tachmet i Nefertum. Generalnie rzecz biorąc, w Memphis uznawano, że to ptah był tym prapagórkiem, który wyłonił się z pałacanu Nun, a na tym pagórku miał siedzieć Nefertum, czyli właśnie Syta. A generalnie przechodzę do samego ptah, bo to H na końcu jest nie ma do tego ptah. Był on ustawiony właśnie jako był uznawany za Boga Stwórcę przez kapłanów z Memphis. Generalnie rzecz biorąc, długo był on uznawany za takiego naczelnego Boga, gdzie ten kult rywalizował z kultem Ra i ostatecznie w okresie średniego państwa jednak kult Ra zwyciężył nad kultem Ptacha. Był on opiekunem sztuki rzemiosła i występował pod postacią takiego właśnie zielonoskórego człowieka ogonu głową, bo ten niebieski kształt to nie jest jakieś nakrycie głowy, tylko to jest po prostu łysa skóra. Do tego miał on trzymać taką laskę, która była połączeniem trzech symboli. Krzyża Ankh, Berwa Uas i filaru Dżet. Filar Dżet to jest w górnej części, pokażę, tutaj ten taki element takimi jakby można powiedzieć okręgami na tym trzonie, a krzyż Ankh mamy tutaj, on tak się schowa troszeczkę. Generalnie jednym z właściwie najważniejszym przedstawieniem ptacha poza tym tutaj jego mościem był święty byk Apis. Było to najbardziej znane egipskie święte zwierzę i znajdowało się jego sanktuarium w pobliżu świątyni Ptah Memphis. Apis był symbolem męstwa, siły witalnej. Wierzono, że został zrodzony z promieni słońca. Wybierano takie zwierzę, generalnie rzecz biorąc, kapłani szukający takiego byka musieli najpierw, oglądając to zwierzę, odnaleźć zestaw 29 znaków posiadanych przez tego byka, czyli biały trójkąt na czole, biała plama w kształcie skrzydeł na opadkach i zadzie, sylwetki skarabeusz na języku i rozdwojony ogon. Za życia Apis był ozdobiony złotem, klejnotami, trzymany w specjalnym sanktuarium, był traktowany jak żywe uosobienie bóstwa. Kiedy Apis umierał, kiedy Apis padał, jego istota przenosiła się następnego zwierzęcia. Kapłani wtedy wędrowali szukać następnego wcielenia Boga. Ostatniej intronizacji Apisa dokonano za panowania cesarza Juliana Apostaty, czyli w IV wieku naszej ery już. To ciekawe, kiedy formalnie Egipt jako państwo już nie funkcjonował w taki sposób jak wcześniej. Stare byki uroczyście topiono, żeby się nie męczyły, no chyba, że padł z choroby. Następnie zwłoki takiego osobnika mumifikowano, która trwała aż 70 dni ze względu na to, jak byki były duże. Samo suszenie zwłok trwało 40 dni, a zawijanie w bandaże 30.
I potem miał miejsce zawsze uroczysty pogrzeb takiego byka w Sakkarze. Składano byki Apis w sarkofagu z drewna Ongianitu w komorach grobowych w Serapeum. Niestety do dzisiaj nie zachował się żaden pogrzebany Apis w nienarodzonym stanie, ponieważ w Egipcie bardzo rozpowszechnione było rabowanie grobów i niestety Serapeum też zostało obrabowane. Ptolemeusz Soter, Ptolemeusz I, przeniósł kult Apisa do Aleksandrii i z czasem też ten kult przeniósł się do Aten i Rzymu. Według drugiej jakby wersji tego mitu stworzycielskiego i tutaj, że tak powiem, jest to bardzo ciekawa, uważam, koncepcja, chociaż zastanawiam się, kto, jak ta osoba, która na to wpadła, chyba nie mogła być trzeźwa, bo w tej koncepcji cały świat to są myśli pta. Cały świat jest jego w głowie. Czyli można powiedzieć, że pta ma jakiś permanentny, swoisty acid trip. Tak to ujmę. Tu mamy właśnie przedstawienie Apisa, takiego byka. No i kolejna bogini to jest Sachmet. Bogini wojny, zemsty i chorób oraz bogini opiekuńcza Egiptu Dolnego. Jej imię dosłownie tłumaczone znaczy mocarny. Początkowo była to lokalna bogini z miejscowości Rehes, z nomu Leon Topolitańskiego. A Memphis właśnie była uznawana za matkę Ptacha i matkę Nefertuma. A w Karnaku była czczona razem z Hator i z Mut. Generalnie właśnie była przedstawiana jako kobieta z głową lwicy i z dyskiem słonecznym na głowie. Trzymała w ręce znak życia, krzyż Ankh. Czasami miała też koronę ze stusich piór królowych rogów, bo była ona tożsamiana właśnie z Hator, która jest okiem Ra. To jeszcze wyjaśnię, dlaczego bóstwo jest okiem innego bóstwa. Generalnie kapłani Sachmet jako bogini zajmujący się także nie tylko jakby wojną i zemstą, ale też leczeniem, tworzyli takie zrzeszenie uzdrowicieli, które za pomocą magii walczyło z chorobami. Generalnie jeden z najbardziej znanych mitów dotyczących Sachmet jest taki, że kiedy zbliża się koniec rządów Ra na ziemi, Ra wysłał Hator, czyli swoje oko pod postacią Sachmet, by zniszczyła ona ludzi, którzy przeciwko niemu konspirowali. Ale rządza krwi Sachmet była tak wielka, że nie tylko zabiła tych konspiratorów, ale i zaczęła po prostu mordować ludzi dla przyjemności. Ra przeraził się tym, co się stało. Żaden z bogów nie umiał jej powstrzymać. Więc dokonano tego podstępu. Mianowicie Ra zabarwił ochrą albo hematytem piwo na czerwono, żeby wyglądało jak krew. Sachmet napiła się tego zabarwionego piwa, myśląc, że to krew. I była tak bardzo upojona, że nie miała siły dalej dokonywać tej rzezi i już uspokojona, czy po prostu pewnie na kacu, wróciła do Ra. Uroczo. No i Nefertum, czyli ich syn. Było to bóstwo lotosu. Blisko związane też z kręgiem bóstw solarnych. Przedstawiane jako dziecko w kwiecie lotosu, taki mężczyzna z koroną będącym kwiatem lotosu. To tutaj na jego głowie to jest właśnie kwiat lotosu. Był młodzieńczą wersją Atuma. I znowu pojawia nam się tutaj Bóg Atum. I generalnie rzecz biorąc, to o stworzeniu świata tyle. Po co jeden Bóg Słońca, skoro można mieć ich wielu? Bo wydaje się, że jeden Bóg Słońca pewnie wystarczy. No, mieliśmy w Rzymie mieliśmy Sola, w Grecji mieliśmy Heliosa, gdzie indziej jeszcze pojedyncze jakieś bóstwa, a Egipt miał bogów słońca tak naprawdę sześciu. Sześciu, czy właściwie pięciu, bo Ra i Rachorachte to są dwie postaci boga Ra. Dlaczego tak wielu? Bo każdy z tych bogów odpowiadał za jakąś rzecz związaną ze słońcem. Tak, jeśli chodzi o boga Ra, czy też Re, był to
On był też uznawany w ogóle za stwórcę świata, ale abstrahując od tych kosmogonii, po prostu był uznawany za stwórcę świata i był panem ładu we wszechświecie. Był przedstawiany jako człowiek z głową sokoła i dyskiem słonecznym na głowie. Faraonowie byli uznawani za synów Ra. Wierzono, że on z tego paoceanu Nun wyszedł sam, że nie został stworzony przez Atuma na przykład, tylko że on powstał sam. I też tu mamy znowu taką dziwną sytuację, bo dla jego dzieci uznawany Horus zwany starszym, czyli Haroeris. Do tego był uznawany za jego syna Anubis. Jego córką była Maat, Bastet. Tudzież Bastet była uznawana za jego żoną siostrę. Do tego jego dziećmi miało być też Hator, Sachmet, Tot, Chu, Tefnut, a prawdopodobnie Izydaj Horus. Tak jak mówiłem, ten panteon był bardzo płynny i trochę taka moda na sukces, można powiedzieć, w wydaniu egipskim, że jedno bóstwo miało być dzieckiem innego bóstwa, czy też jeszcze innego. To jest skomplikowane. Generalnie imię Ra było często umieszczane w imionach egipskich, na przykład imię Ramzesa, czyli Ramessisu, oznacza po prostu zrodził go Ra. I był on utożsamiany przede wszystkim z Amonem jako Amon Ra, z Horachte, czy właśnie Horusem Starszym jako Re Horachte albo Ra Horachte i z Ozyrysem jako Ozyrys Ra. Zazwyczaj trzymał on w rękach typowe atuty męskich bogów, laskę mocy, czy też kostur Uas, berło Uas i symbol życia, przecież Ankh. Najczęściej jest przedstawiany siedzący na tronie, a czasami rzadziej w takiej formie tutaj stojący. Zazwyczaj jest albo od pasa w górę nagi, albo odziany w rodzaju takiej koszulki, którą tutaj właśnie widać. Egipcjanie wierzyli w to, że Ra panował na ziemi dawniej, przed faraonami. I oni wierzyli, że on po prostu panował na świecie, niezależnie od faraonów i co dzień opuszczał swoją świątynię, kiedy słońce było na niebie. I wędrował, opuszczał swoją świątynię Dom Benben w Heliopolis, wędrował przez 12 prowincji ziemi przez 12 godzin dnia. I kiedy zbliżał się do ludzi, spalał ich. Czyli mamy tutaj też taki, można powiedzieć, spojrzenie nieco niszczycielskie, że słońce jest też niszczycielskie. Co to spalanie ludzi miało skłonić Ra do opuszczenia ziemi i wędrowania w dzień po niebie na barce milionów lat, a w nocy po świecie podziemnym. I Ra jest sobą tylko w chwili, kiedy słońce znajdzie się w zenicie. Gdy rano rodzi się z nut, nazywa się Kepri i ma postać żuka skarabeusza toczącego kółkę gnoju. I to jest obraz, taki obraz młodego boga, który zajęty jest wytaczaniem słońca na szczyt jego biegu. Pod wieczór Ra realnie się starzeje i zamienia się wspartego na lasy starca Atuma, bo Atum, jak już wspomniałem, był też bogiem słońca. W dziennych postaciach Ra podróżuje przez niebo barką milionów lat, natomiast po świecie podziemnym podróżuje drugą łodzią, Mesektet jako mumia, Aufra. Teraz tak. Ra Horachte, czyli właśnie to połączenie Ra z Horusem, czyli słonecznym aspektem Horusa, generalnie w czasach reformy Echnatona Re Horachte czy Ra Horachte stało się też elementem opisu Atona. Często skracane było to do formy Ra Horus Aton. Kepri, czyli Bóg Skarabeusz, to jest bóstwo, które nie miało takiej normalnej głowy, tylko właśnie było wstawiane jako człowiek z tym skarabeuszem w miejscu głowy. Tak jak wspomniałem, było to bóstwo wschodzącego słońca. Ta toczona przez niego kulka gnoju symbolizowała wschodzące słońce. I był też uznawany za personifikację Atuma i jako taki uznawany za stwórcę bóstw. Znowu mamy pewną płynność co do tego, kto stworzył bogów. W tekstach Księgi Umarłych miał też związek z symboliką zmartwychwstania, właśnie jako to odradzające się słońce. I miał, powiedzmy, moc ciągłego odradzania się. Teraz Aton i Herezja Marnańska. Generalnie Aton nie miał postaci ludzkiej. Był przedstawiony, tak jak tu widać, jako tarcza słoneczna z
tymi promieniami zakończonymi dłońmi, a tą bogiem żaru, tarczy słonecznej. I początkowo w trzecim tysiącleciu przed naszą erą był po prostu jednym z wielu bogów. Generalnie rzecz biorąc, był uznawany za emanację boga Ra, jako właśnie ten żar tarczy słonecznej. Opowieści o Sinue, to jest taka opowieść egipska, jest mowa o Amenhacie pierwszym, który po śmierci miał zostać zebrany do nieba i połączyć się z Atonem. Za czasów królowej Hatshepsut Aton był określany już jako stwórca, który stworzył wszelką istotę, który ukształtował ziemię, który dopełnił jej stworzenia. Był bezosobowy, nie miał płci. Jeśli chodzi o herezję amarneńską, to generalnie rzecz biorąc, Amenhotep IV, znany jako Echnaton, doznał objawienia, że Aton ma być jedynym bogiem, że inni bogowie stoją, powiedzmy, to pięterko niżej, że Aton jest najwspanialszy i w ogóle. I właściwie zakazał kultów innych bóstw, co nie znaczy, że nie praktykowano tych kultów w tajemnicy, a Aton stał się jednym nadrzędnym bogiem. Mało tego, Echnaton był do tego stopnia zdeterminowany, że postanowił wybudować na cześć Atona nową stolicę. Przecież mimo tego, że Echnaton zmienił, Amenhotep IV zmienił imię na Echnaton, czyli umiłowany przez Atona, i wybudował nową, na pustyni nową stolicę, Ahet Aton, czyli horyzont Atona. Dzisiaj miejsce to jest znane jako Tel el Amar. Stąd też czasem jest to zwane właśnie no, herezja amarneńska. I generalnie ten kult Atona dosyć szybko w tej postaci henoteistycznej, czyli jeden Bóg jest wywyższony ponad innych, dosyć szybko generalnie zanikł, ponieważ kapłani Amona, niezwykle wpływowi, jak już powiedziałem, lekko się zezłościli i generalnie rzecz biorąc, Ahet Aton zostało opuszczone, zniszczone, imiona Echnatona, Nefertiti, czyli jego prawdopodobne małżonki, zostały zapomniane jako heretyków, bo to była przecież herezja. Tak naprawdę spotkało ich coś takiego, co nazywamy damnatio memoriae, czyli jakby zapomnienie czy wykluczenie z pamięci żywych. Oni mieli zniknąć na zawsze z pamięci świata. Generalnie rzecz biorąc, co jest ciekawe, niektóre pieśni, które napisał Echnaton w uczci Atona, bardzo przypominają chrześcijańskie psalmy. I tutaj pozostaje pytanie, czy Echnaton gdzieś troszeczkę inspirował się religią kananejską, czy właściwie już tą wczesną religią żydowską, jednego boga, Jahwe. Nie wiemy, możliwe, że tak. Generalnie rzecz biorąc, istnieje taka opinia, że ta reforma Echnatona, to odejście od innych bogów na rzecz Atona było szkodliwe, ponieważ Aton był bogiem miłości, był bogiem, można powiedzieć, pacyfistycznym, który troszczył się o wszystkie narody. I przez to Echnaton był łatwym pacyfistą i Egipt w tym czasie był obronnie słaby i mógłby paść łatwo łupem innych królestw. Generalnie rzecz biorąc, kult Atona w ogóle zlikwidowano po śmierci Echnatona. Aton był już później bogiem zapomnianym. Bogiem, który był wyklęty przez Egipcjan. Kolejne bóstwo to Horus. I zaraz wyjaśnię, dlaczego też wróciłem tutaj jego oko. Był to Bóg Nieba, Bóg Słońca, opiekun egipskiej monarchii. Faraon utożsamiał się z Horusem. Jedno z imion Faraona było imieniem Horusowym. Czczony był właśnie pod postacią tutaj, tak jak widać, sokoła w podwójnej koronie górnego i dolnego Egiptu. Uosabiał on cały Egipt. Czasem też był przedstawiany jako dziecko z palcem w ustach. Czasami razem z nim przedstawiono także Nechbet i Wadżet, o której wspomnę jeszcze później, które symbolizowały połączony Egipt górny i dolny, oraz uosabiały Hator. Czyli znowu mamy taką płynność, że jedno bóstwo osobiało inne bóstwo. Synami Horusa byli Hapi, Imset, Dłamutef, Kebech, Senów. Generalnie rzecz biorąc,
burczony przez faktycznie cały okres istnienia Egiptu, czyli od okresu predynastycznego aż do końca okresu greckorzymskiego. Kult Horusa trwał cały czas właśnie jako boga faraonów. Generalnie Horus miał kilka postaci traktowanych jako osobne bóstwa, co też jest generalnie specyficzne. Najwcześniejsza postać Horusa to Soku, bo bóstwo opiekuńcze Nehen w Górnym Egipcie. Był to wtedy bóg lokalny, ale też bóstwo powiązane z władzą królestwa, bo faraonowie byli uznawani za żywe objawienie Horusa, a po swojej śmierci za objawienie Ozyrysa. Najczęściej był on przedstawiony, jak już wspomniałem, synem Izydy i Ozyrysa. Czasami był też uznawany za syna lub małżonko Hator. Generalnie, jak wspomniałem, jego główną funkcją był bogiem nieba. Podobnym bóstwem była Nut. Był bogiem wojny, bogiem opiekunem. Generalnie rzecz biorąc, można przyjąć, że był to chyba z długi czas jeden z najważniejszych bogów Panteonu. Jego postacie generalnie rzecz biorąc wyglądało tak, że jako, że był utożsamiany z niebem, uważano, że zawarł w sobie słońce i księżyc. Słońce miało być jego prawym okiem, a księżyc lewym okiem. Wędrowały one po niebie, gdy Horus unosił się latał, dlatego nazywany był też Parmerty, czyli Horus dwojga oczu. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to, że księżyc nie był tak jasny jak słońce, wyjaśniano poprzez opowieść o walce Horusa, kopalitego następcy Ozyrysa, z Setem. I generalnie jest taka teoria, że to się wywodzi po prostu z metafory podboju górnego Egiptu przez Dolną w około 3000 roku przed Chrystusem. I w tej opowieści Set i Horus toczą brutalną walkę o Egipt. Żadna ze stron nie może jednak zwyciężyć do momentu, gdy pozostali bogowie nie stają po stronie Horusa. Horus zostaje zwycięzcą wtedy i jako taki zaczyna być znany jako Harsiesis, Herur lub Harwer, czyli Horus Wielki, co może być także tłumaczone jako Horus Starzec. Wspomniał właśnie o tym Horusie Starszym. W wyniku walki Set stracił jedno jądro. To jest wytłumaczenie, dlaczego pustynia, która jest władcą, jest jałowa. A Horus stracił właśnie oko Horusa. Dlatego to drugie oko bóstwa, czyli słońce, świeci mocniej w księżyc. I podczas nowiu Horus staje się ślepy i do tego odnosi się tytuł Mehenty er Irty, czyli Horus jednooki. Gdy księżyc znów staje się widoczny, Horus widzi i można być nazywany Henty Irty, czyli Horus posiadający oczy. Horus był także przedstawiający, jako tak już wspomniałem, jako dziecko, które się kciuk. Siedzący na kwiecie otosu razem z matką. Takie przedstawienie małego Horusa określane było jako Neferhor, ewentualnie Neferhor, Neforos lub Noferos. Czyli Bóg Horus po prostu. Oko Horusa w staroegipskiej symbolice oznaczało boską opiekę i boską władzę królewską, w tym wypadku jako oko Horusa lub oko Ra. Jako symbol przedstawiane było na podobiznach Izydy i poznanych z nią bóstw. I w języku egipskim symbol oko Horusa określono jako Uczat. Było to także oko jednego z wczesnych egipskich bóstw, bogini Ładżet, o której też wspomnę, którą później utożsamiano z Bastet i Mut, jak i z Hator. O tym jeszcze będę mówił. Generalnie często oko Horusa było amuletem grobowym, czy było na przykład centralnym elementem ozdób znalezionych przy mumii Szeszonka II. A Udżat miał chronić faraona w życiu pozagrobowym i odpędzać wszelkie zło. Egipscy i ogólnie bliska wschodnim żeglarze mieli malować na burtach lub dziobie okrętu dla zapewnienia sobie boskiej ochrony podczas podróży. Najbardziej znany mit horusowy to jest mit o Horusie w pogromcy Seta. Kiedy Horus został wezwany przez Izydę do ochrony Egiptu przed Setem, kiedy Ozyrys zginął i w momencie, jak już Horus był na świecie.
Wielokrotnie Horus z tym Setem walczył, zarówno by pomścić śmierć ojca, ale także ustanowić sprawiedliwą władzę nad Egiptem. Podczas tych walk związał się z Dolnym Egiptem, jak już wspomniałem, Set był bogiem Górnego Egiptu. Pewnego razu Horus był bliski zabicia Seta, ale Izyda go powstrzymała i zadała mu ranę, którą potem sama uleczyła. Od czasu XIX dynastii walka między Horusem a Setem, tutaj Horus pozbawił Seta jądra, była przedstawiana jako osobna opowieść. Według papirusu znalezionego przez Chestera Beattiego, Set próbował udowodnić swoją wyższość przez uwiedzenie Horusa i odbycie z nim stosunku płciowego. Horus jednak umieścił swoje dłonie między udami, zapał nośnie Seta i natychmiast wyrzucił do rzeki. Dzięki temu Set go nie zapłodnił. Sprytny Horus spuścił własne nasienie na sałatę, ulubioną potrawę Seta. Gdy Set zjadł tę sałatę, udał się przed oblicze bogów, chcąc wysunąć swój argument, że to on powinien władać Egiptem. Bogowie najpierw wysłuchali opowieści Seta o ujarzmieniu Horusa, a potem przywołali nasienie, które odpowiedziało z wnętrza Seta. Set jednak odmówił poddania się, stąd dalsze współzawodnictwo między nimi toczyło się przez kolejne 8 lat. Bogowie ścigali się za wodach, płynąc na kamiennych łodziach. Horus użył oczywiście podstępu. Jego łódź zbana była z drewna i tylko pomalowana tak, żeby wyglądała jak kamień. Oczywiście kamienna łódka Seta utonęła, Horus wygrał za wody i Set musiał ustąpić. A Horus oficjalnie został pierwszym faraonem. Od czasu nowego państwa Set był uważany za pana pustyni właśnie i położonych na niej osad. I przyjmuje się, że ten mit o walce Horusa z Setem to jest takie wyjaśnienie tego, jak Górny i Dolny Egipt, które były wcześniej osobnymi postami, zjednoczyły się w jeden organizm. Horus był także bogiem wojny i polowania. Był on przedstawiany jako sokół na paletach, czyli takich kamiennych tarczach z okresu predynastycznego, jako w scenie polowania na lwy. Stał się wtedy symbolem majestatu i potęgi oraz wzorem faraonów. Horus jako Horus dziecko był identyfikowany także z Szedem. Szed to takie bóstwo, które pojawiło się pierwszy raz w okresie marneńskim, było określone jako zbawca. Taka dosyć dziwna konstrukcja. Generalnie jeśli chodzi o tego Szeda, to był czasem przedstawiony jako młody książę ujarzmiający węże, lwy i krokodyle. I uważa się, że podobne przedstawienia młodego Horusa zabijającego Seta pod postacią krokodyla mogły być inspiracją dla przystami świętego Jerzego pokonującego smoka. I używanie tego tytułu zbawca tej prywatnej takiej pobożności okresu marneńskiego można interpretować jako odpowiedź zwykłych ludzi na próby reformy religijnej Platona. I Szed może być także jedną z form semickiego boga Reszefa. Horus młodzieniec, czyli po grecku w okresie tomejskim Harpokrates, był przedstawiony jako młodzieniec z lokiem włosów, czyli to był oznaką młodości na prawej stronie głowy. O Harpokratesie jeszcze wspomnę pod koniec, przy okazji omówienia tego synkretyzmu religijnego w okresie ptolemejskim. Horus starzec, czyli Heru-Ur, reprezentował światłość i był małżonkiem Hator. Jako taki był jednym z najstarszych bogów egipskich. Stał się patronem Nehen, czyli Herakonpolis, i patronem królestwa. Później stał się też opiekunem faraonów i był nazywany synem prawdy, z podkreślał jego rolę jako obrońcy Maat. Był przedstawiony jako sokół z rozpostartymi skrzydłami. Jego oczy to słońce prawe i lewe, czyli księżyc. W tej formie określany tytułem Kember, czyli czarny, grecka forma od Heru-Ur, czy Harver to Haroeris, jak wspomniałem. I też inne warianty tego imienia to Hormerti, od dwojga oczu i Horhenty Irti. Generalnie imiona Horusa, jakie znamy, to Behdeti, to był pan Edfu. Pierwotnie było to bóstwo z 4 i 5 nomu górnoegipskiego. Charakter, czy Charakter, Horus obu horyzontów, bóg porannego słońca, jedna z ważniejszych form bóstwa. Harmachis, czyli Horus na horyzoncie, personifikacja wschodzącego słońca. Haroeris, Horus wielki, Horus starzec. Harpare, czyli Horus słońca, bóg chroniący króla przed chorobą i nieszczęściem. Harsiezę, czyli Horus syn Izydy. Hor Behdeti, Horus południowego Edpu. Horus i Unmutef, czyli Horus pod poradą swojej matki, obojęca rodziny i opiekun Izydy. Irharsontus, czy też Horsem Matawi, Horus jednoczący oba kraje.
dodatku jeszcze też właśnie wrzuciłem Atuma. Bóstwa lunarne, czyli dwóch jest lepszych niż jeden, bo Egipcjanie też nie mogli mieć jednego bóstwa księżyca, tylko mieli bóstwa księżyca dwa, Tota. Czyli tak naprawdę generalnie właśnie pierwotnym, czyli też egipskim imieniem Tota jest Jehuti. Był to bóg księżyca, patron mądrości, uzajeczony do bogów stwórców, ważno za wyrazce pisma, hieroglifów, kalendarza oraz arytmetyki, geometrii, muzyki, liczb i rysunków. W związku z tym był patronem pisarzy oraz ludzi nauki i sztuki. Był głównym opiekunem miasta i regionu Hermopolis. Czczono go w okresie pedynastycznym także na terenie Delty Nilu. Dosyć wcześnie ta jego rola jako bardzo ważnego bóstwa jest zarysowana. Jako pan księżyca zastępował na nocnym niebie słońce i przy Atumie Re, czy Atumie Ra, pełni istotną funkcję towarzyszącą, sprawującą nadzór nad porządkiem cyklu astralnego. Stąd też często znowu rolę sędziego i funkcji bóstwa księżycowego był nazywany panem rachunków, tudzież rachmistrzem lat. Ona powstaje w faz księżyca układano kalendarz. Znany także jako mag oraz lekarz bogów oraz ludzi, żywych i umarłych. Generalnie jego zwierzętami był ibis, to jest właśnie postacią człowieka z głową ibisa czczonego, ale także jego zwierzęcie był pawian lub człowiek z głową pawiana. W niektórych wersjach mitu o powstaniu świata Tot jest utożsamiany z raptakiem Bennu, który miał złożyć jajo w praoceanie Nun. Przy wykorzystaniu magicznych zaklęć Tot miał nawet być twórcą bogów i ludzi, uczestniczył też w przywróceniu Ozyrysa do życia. I początkowo w konflikcie Seta z Ozyrysem i Horusem był stronnikiem Seta, a później przeszedł na stronę Ozyrysa i Horusa. Leczył obu tych bogów, i Horusa i Ozyrysa, za które sobie nawzajem zadawali, a następnie był rozjemcą w ich sporze. I pilnował lewe oko Horusa, czyli słońce, jako pies lub ibis. Według legendy był autorem Księgi Umarłych. W zaświatach wskazywał tych, którzy krzywdzili zwierzęta. Był także sekretarzem Ozyrysa podczas ceremonii sądzenia zmarłych, czyli podczas ceremonii ważenia serca, o której jeszcze powiem. Według niektórych pism był bratem małżonkiem bogini prawdy i sprawiedliwości Maat, ale w kosmogonii ozyriackiej towarzyszył na niebie Izydzie jako jej brat. W mitologii greckiej identyfikowany był z Hermesem, w tym cieleniu w okresie hellenistycznym rzymskim nazywany Trismegistos, czy ktoś największy. Pod tym imieniem krążył w starożytności zbiór rozpraw greckich, tak zwane pisma hermetyczne, zawierający systematyczny wykład ówczesnej teologii. I mamy Honsu. Honsu, który miał dwie postacie. Jedna to jest taki młodzieniec, bo to ten kosmyk włosów to był symbol jakby dzieci płci męskiej, miały taki kosmyk włosów, które w momencie, kiedy stały się dorosłe, obcinano. Ale Honsu był też przedstawiany jako sokół. To, co oni mają na głowie, to jest właśnie tarcza księżyca. Był to bóg księżyca step. I funkcję atrybuty przejął od Tota. Był w Tebach uważany za syna Amona i Mut. Był także związany z kultami Shu i Horusa. Z kultu nowego państwa zyskał aspekt boga zdrowiciela. W okręgu Amona w Karnaku miał własną świątynię. Czym byłby świat bez kobiet? Bogini wygnicie mnogo. Tak zatytułowałem następną część tej prelekcji, bo istotnie bogiń w Egipcie mieliśmy całe mnóstwo. Pełniły one różne role. I zaczniemy od bogini Bastet. To jest zwane także jak Bast, Ubastis, Pasht, Ubasti, Baen, Aset. Była to bogini miłości, radości, tańca, domowego ogniska, płodności, a także kotów. O, Egipcjanie czcili kitku. Wierzono, że Bastet chroniła mężczyzn przed chorobami i demonami. Przedstawiona była jako kobieta z głową kota, czasem też ze skarabeuszem na głowie, który był symbolem wschodzącego słońca, gdyż w imieniu Ra walczyła za popisem, cieśniem chaosu przedstawionego jako wielkiego węża. Przedstawiono ją często z krzyżem Ankh i Sistrum. Sistrum to jest ten instrument, który ona tutaj trzyma w ręce, to był instrument strunowy. Przepraszam, taka, można powiedzieć, Sistrum było trochę takim protoplastą czegoś, co znamy potem jako harfa, tudzież lira. Był uderzany instrument, bo to były takie blaszki, po nim do końca struny. Była
matką Mahesa i według niektórych źródeł była matką Honsu. O tym wspomniałem już przed chwilą. Pojawiła się w czasach drugiej dynastii, a jej imię prawdopodobnie wzięło się od miasta, które było stolicą jej kultu, czyli Bast. Po grecku Bubastis. Prawdopodobnie na początku zwierzęciem kultu był Lefa lub Lisa. W mitologii greckiej odpowiednikiem jest Artemida. Generalnie, tak jak wielu bogów miało w tamtym okresie dwie twarze, dobrą i złą, tak o ile Bastet Kot był synonimem dobroci i ochroną, kojarzono również z bezwzględną, okrutną Sachmet, przedstawioną jako kobieta z głową lwa, które już wspomniałem przy okazji Memphis. Doroczne festiwale urządzone w Bubastis ku czci Bastet odbywały się w kwietniu i maju. Brało w nich udział nawet 700 tysięcy osób, jak szacujemy z zapisów Herodota. Koty były uważane w Egipcie za święte. Za zabicie kota groziła surowa kara ze śmiercią włącznie. Zdarzyła się sytuacja, że gdy jeden z członków rzymskiej delegacji przypadkowo zabił kota, tłum tego żołnierza zlinczował. Wrogowie Egipcjan wykorzystywali fakt, że Egipcjanie nie chcieli zranić swoich bóstw, wystawiając koty w bitwach przed własnych żołnierzy w pierwszym szeregu. I tak zdarzyło się w czasie bitwy pod Peluzją w 525 roku przed naszą erą. Po śmierci kota opiekunowie golili sobie brwi, gdy zmarł pies golili również głowy, a następnie balsamowali zwłoki zwierzęcia. Ważne kocie nekropolii istniały w Bubastis w Dolnym Egipcie, Speos Artemidos w Środkowym Egipcie i w Memphis w Sakarze. W tych trzech miastach cmentarze używano przez kilka wieków, w każdym z nich pochowano tysiące kotów. Współcześnie znaleziono tam wiele kocich mumii, które obecnie znajdują się w muzeach całego świata. I kult Bastet rozwijał się od około 1100 roku przed naszą erą do końca okresu Ptolemajskiego do śmierci Kleopatry VII, czyli 30 rok przed naszą erą, bo później generalnie bóstwo egipskie troszeczkę odeszły w zapomnienie. Hator, czyli oko Ra. Jej imię po egipsku to jest Het-Heret albo Het-Heru, czyli pałac dom Horusa. Ona była jako bogini, była boginią nieba, była uzbrojeniem wielkiej macierzy, była patronką nekropolii tebańskiej i była właśnie okiem Ra. Pierwotnie stanowiła personifikację pałacu faraona, stąd jej imię. Podobnie Izyda była personifikacją tronu. Czasem stała się bóstwem miłości, radości, uciech, muzyki i tańca, a także opiekunką kobiet. Nosiła przydomki oko Horusa, złotej bogini, bogini niebios, pani Czerwonej Góry i turkusowej pani. Wiecu i palił z Afrodytą, a rzemionie z Wenus. Czczona była od najdawniejszych czasów jako niebiańska krowa, jej główna świątynia znajdowała się w Denderze, to jest dzisiaj Tanger w Górnym Egipcie, i tam mieściła się wyrocznia, gdzie wróżono ze snów. Stamtąd kult Hator rozprzestrzenił się na cały Egipt. Początkowo przedstawiano ją pod postacią krowy, później jako kobietę z głową krowy, dyskiem słonecznym pomiędzy rogami. W ostatnim okresie jako kobietę z krowymi uszami, rogami i dyskiem słonecznym. Te atrybuty przejęła od niej Izyda. Hator występowała także jako protektorka żon faraona. I atrybutami było lustro, menat, czyli rytualny naszyjnik, to co ona ma na sobie tutaj, taki ala pektorał, i cistrum, czyli ten, jak już wspomniałem przy okazji Bastet, instrument. W świątyni Nefertari w Abu Simbel i księdze umarłych Hator jest opisana jako 7 niebiańskich krów. Stąd powstał kult 7 Hator czczonych w Tebach, Heliopolis, Afrobitopolis, na Synaju, Memphis, Herakleopolis i w Keset. W tej postaci bogini decydowała o tym, jakie było przeznaczenie nowonarodzonych dzieci. Tebach była czczona jako bogini zmarłych. Na wyspie Synaj w kopalniach miedzi turkusy znajdowała się świątynia, której czczono jako patronkę w kopalni. Kult Hator wykroczył także poza granice Egiptu pod imieniem pani Byblos, oddawano jej cześć właśnie w mieście Byblos. Jej osobowość była przedstawiana w dwóch postaciach. Dobry Hator i znowu ta nieszczęsna, gniewna Sachmet. Często była tożsamiana z nim boginią matkami, np. Izydą, Nut czy Tefnut. Oko Ra, wspomniałem właśnie, że Hator to jest, było oko Ra, to był symbol, któremu przypisywano moc ochronną, potężny symbol, którym przypisywano mu moc ochronną przed złem. Występowała jako kobiecy odpowiednik boga Ra, co ciekawe, i miała moc podporządkowania niszczenia bogów słońca. Było też identyfikowane w zależności od sytuacji z boginią panteonu egipskiego, groźną wścieką, kochającą córką na przykład. Jego symbol władzy było utożsamiane z okiem Ładżet oraz uzdawiającym okiem Horusa. Generalnie
Przed powstaniem świata oko Ra zostało utracone. W jednej z wersji mitu było zgubionym dzieckiem Słońca, w innej Ra wysłał go na poszukiwanie swoich dzieci Shu i Tefnut. Gdy długo nie wracało, Ra stworzył sobie inne oko. Po powrocie pierwsze oko Ra rozpłakało się z żalu, to Ra rozpłakało się ze szczęścia. Z wylanych łez powstali ludzie. W trzeciej wersji oko zezłościło się, dlatego Ra zamienił je w Ureusza, którym się ukoronował. Ureusz to jest to, co widać tutaj po lewej stronie, to jest ta święta kobra, będąca opiekunką faraonów, obrończynią faraonów. Z tego powodu właśnie Ureusz ma taką siłę niszczącą. Według kosmogonii z Heliopolis Atum stworzył tą pierwszą parę bogów, czyli Shu i Tefnut. Dzięki Tefnut Atum stworzył się od bogów, po czym bogini stała się słonecznym okiem Ra, jako Maat strzegła prawa i sprawiedliwości. Mimo zjednoczenia Egipt administracyjnie dzielił się na dwie części, górną i dolną, i to odzwierciedlono w mitologii, bo nad każdą z tych części nad faraonem opiekę sprawowały córki Ra. Nekbet w górnym Egipcie i bogini kobra Wadżet w dolnym. Obie były nazywane okiem Ra. Dodatkowo Wadżet miała własne oko, najbardziej skomplikowany symbol mitologii egipskiej. Jedną z dwóch głównych hipostas oka Wadżet było oko Ra, osobienie władzy i potęgi, drugą oko Horusa. Ponieważ oko Ra przedstawiane było także w postaci kobry Ureusza, identyfikowane było z boginią Wadżet. W tej postaci czuwało nad zachowaniem sprawiedliwości i ładu, niszcząc wrogów w porządku wszechświata. Słoneczna hipostaza oka Wadżet, czyli oko Ra, utożsamiane było także z Maat, Nekbet, Hator i boginiami, które przedstawiano jako lwice, np. Mechit, Sekhmet, Tefnut. Sekhmet jako uosobienie siły oka Wadżet niekiedy przyjmowała hipostazę swojej łagodnej siostry Hator, bogini miłości, radości, muzyki, macierzyństwa, tak jak już wspomniałem. Hator. W tej postaci było kochaną córką Ra i go okiem na dziobie łodzi, które niszczyła wrogów słońca podczas niebiańskiej podróży. Było ranione lub przerykane przez Apopisa, odwiecznego wroga boga słońca. Wtedy leczył je Tot swoją magią. Egipcjanie świętowali uzdrowienie oka w dniu przesinienia letniego. W wersji mitu o Ozyrysie z okresu nowego państwa powstałym pod wpływem doktryny heliopolitańskiej przedmiotem sporu między Setem a Horusem było nie oko Horusa, będące okiem Wadżet, które Izyda podstępnie odebrała Ra, a oko Ra, jako symbol władzy nad Egiptem, o którą walczyli brat i syn Ozyrysa. W jednym z etapów walk Horus wskrzesił ojca na pomocą oka Ra. Spór o Schedon ostatecznie wygrał Horus. Poza głównych bóstw opatronu egipskiego hipostazą oka Ra była także córka słońca Satis, bogini urodzaju opiekunka faraonów. To ona strzegła wejścia do krainy Duat, czyli do krainy zaświatów. Obywała faraona w Nilu i rozkazywała wodą rzeki użytniać ziemię. Symbolika oka Ra występowała w obrzędach pogrzebowych również. Kiedy zabetonowano ciało i włożono mumię do trumny, procesja udawała się na zachodni brzeg Nilu. Tam trumnę stawiano na ziemi przed wejściem do grobowca, po czym bogowie podziemi dokonywali rytuału otwarcia ust, wiązącego do mitu o skrzeszeniu Ozyrysa, kiedy Horus dał mumii ojca przełknąć swoje oko. I wtedy w trakcie obrzędu otwarcia ust kapłan Marce Sokoła, czyli jako przedstawienie Horusa, dotykał swą laską ust mumii, dokonał obrzędu poszukiwania oka Wadżet. W tym momencie oko Wadżet występowało jednocześnie w dwóch swoich hipostazach, jako oko Horusa i oko Ra, które strzegło duszy Ba, o duszy jeszcze będę też mówił, przez 70 dni w czasie trwania mumifikacji ciała. Wierzono, że oko Ra mogło darzyć siłą, uleczyć. Umieszczono je na sarkofagach, bokach łodzi, stelach, ubraniach, noszono jako amulety. Ureusz w koronie faraona, które także uważano za oko Ra, jako prawe palące oko Ra, niszczy wrogów. Lewemu oku uzdrawiającemu, które w tradycji późniejszych przypisywano Horusowi jako spadek po ojcu Ozyrysie i dziadku Ra, nadawano własności lecznicze. Wiem, to skomplikowane. Mut. Żona Amona i matka Honsu, bogini nieba, opiekuńcze bóstwo górnego Egiptu. Początkowo była wyobrażona jako sęp, a potem w postaci ludzkiej kobiety z czapką w formie sępa oraz koroną przęt. Kult Mut był ograniczony w średnim państwie do 10 nomu. Po tym, jak uznano ją za żonę Amona, jej kult stał się znacznie szerszy. Miała swój okręg świątynny w Karnaku, fundowany przez Amenhotepa III, a w nim świątynię połączoną aleją procesyjną z główną świątynią Karnaku, świątynią Amona. Corocznie w czasie Wielkiego Święta Opet odbywała się uroczysta procesja z udziałem faraona, pod której posąg
Mut, wynoszona ze świątyni i wraz z posągami Amona oraz Honsu, niesiona przewożona przez Lina na prawy brzeg do Medinet Habu. Podobną całoroczną procesję z tymi posągami urządzono w ramach pięknego święta Doliny, gdy wędrowały one z Karlaku do Grobów Królewskich w Deir el-Bahar. Inna świątynia Mut, również stojąca koło świątyni Amona, została fundowana w mieście Tanis, to był główny ośrodek polityczny Dolnego Egiptu, przez Psusennesa I, a przebudowana przez późniejszych faraonów. Miał być to odpowiednik dolnoegipski kompleksu świątynnego Amona, Mut i Honsu Step. I kolejna bogini to Neit. Jej imię oznaczało straszliwa lub groźna. W delcie Nilu była pradawnym bóstwem miejscowym, być może pochodzenia libijskiego. Na to wskazywały jej główne atrybuty, czyli dwie skrzyżowane strzały i tarcza, to co ona ma na głowie. Początkowo właściwie one symbolizowały Neit, a później właśnie przyjęła taką postać kobiety z tą tarczą na głowie. Miała wtedy postać wojowniczej, była wtedy wojowniczą boginią, opiekunką domostwa. Nie wiemy, czy miała jakieś przedstawienia zoomorficzne. Jedynie była przedstawiona z karmionymi piersią dwoma krokodylami, symbolizującymi Shu i Tefnut, albo Ra i Ozyrysa. W mitologii była to jedna z czterech bogini opiekujących się sarkofagami, przedstawiona jako kobieta z ciałem skorpiona, albo ze skorpionem na głowie. Choć miała postać bardzo groźnego zwierzęcia, była opiekuńcza i leczyła rany, powstała od ukąszeń właśnie skorpionów. Kolejna bogini to Tawaret, czy Tawaret. Było to bóstwo opiekuńcze, chroniące kobiety podczas ciąży, porodu i połogu. Ważne jest opiekunkę niemowląt i małych dzieci, strażniczkę domu, snu, wszechmocną ograniczeniem przed złymi duchami. Kto z was oglądał kiedyś na jedynce taką bajkę Papirus, to tam Tawaret pojawia się jako Toeris, czyli Toeris to jest jej greckie imię. Przedstawiono ją jako ciężarną hipopotamicę o obwisłych piersiach, z paszczą, ogonem, grzbietem krokodyla i łapami lwa. Spartą na monecie Sa, czyli magicznym symbolu siły, niekiedy dzierżyła węzeł Ankh lub pochodnia, której płomień miał odpędzać złe siły. Hieroglif, którym ją wpisywano, oznaczał wielką, była córką Ra, czasem uważano ją za matkę Izdy i Ozyrysa. Znowu mówię, bo egipska moda na sukces, tak? Według Plutarcha była konkubiną Seta pod postacią samicy hipopotama, jednak opuściła go, by stanąć u boku Horusa podczas walki o tron Egiptu. Jej kult sięgał okresu predynastycznego, to jest też jedna właśnie z bardzo starych bogiń. Kiedy była znaczącą boginią, później jednak utracił swoją siłę, zeszła troszeczkę na dalszy plan, bo została zdegradowana do roli tak naprawdę opiekuńczego demona. I tak naprawdę nigdy nie włączono jej do oficjalnego egipskiego panteonu, co ciekawe. Wraz z Besem stanowiła popularną parę bóstw domowych. Nie miała swojej świątyń, ale w domostach stawiano jej kapliczki jako opiekunca ogniska domowego i polecając jej pieczy każde nowonarodzone dziecko. Tak jak już wspomniałem, była właśnie opiekunką okresu ciąży i małych dzieci. Jej wizerunkami zdobiono nogi, wezgłowia i oparcia łóżek, zwłaszcza łóżek rodzących kobiet, oraz siedzenia, szczególnie przeznaczone też właśnie dla kobiet. I te funkcje opiekuńcze sprawiały, że często noszono amulety, Tawaret, brakone przez złymi urokami. Wadżet i Nechbet. Wadżet albo Wadżet i Nechbet. Wadżet to jest ta bogini po lewej stronie, wyglądająca jak kobra, a Nechbet po prawej, wyglądająca jak sępica. Generalnie najczęściej Wadżet znamy też pod imieniem Ureus z łaciny. Stąd forma Ureusz, czyli właśnie ta kobra będąca na koronie władcy, będąca opiekunką faraona. Była ona czczona w Dolnym Egipcie, właśnie Wadżet. Była przedstawiana jako kobieta kobra. A jej imię wywodziło się od koloru papirusu, bo dosłownie oznaczało ta zielona, miała zieloną skórę. Centralny ośrodek jej kultu znajdował się w Buto, właśnie w Dolnym Egipcie, a w okresie prednastycznym tak naprawdę stała się opiekunką całego Dolnego Egiptu, a po zjednoczeniu kraju
stała się obok Nechbet boginią występującą na podwójnej koronie władców Egiptu, czyli koronie Pszent. Miała tam postać atakującej kobry, co miało symbolizować opiekę boską nad faraonem. Wierzono, że zapewniała mu ona potęgę i władzę. Dlatego była umieszczana na koronach i diademach królewskich. I wąż Ureusz, czyli ładwiec z dyskiem słonecznym, stanowił ochronę władzy faraona nie tylko tej ziemskiej, ale również za świata. I ona również, tak jak Tawaret, była opiekunką rodzących kobiet. Nechbet, czyli bogini Semp, występowała jako żona Hapiego, o którym za chwilę. W płcie słonecznym występowała jako córka Ra i jego prawe oko, bo właśnie oko Horusa. Oko Ra, przepraszam. Razem z Ładżet tworzyła właśnie Ureus. I trzymała ona w szponach poza łukiem i strzałą symbol Ankh, znak wiecznego życia. Kolejna bardzo istotna kwestia to jest święta rzeka Nil. Dlatego, że tak naprawdę nie było Egiptu bez Nilu. Zresztą sama nazwa Egiptu oznaczała po prostu krainę Nilu. I ze świętą rzeką Nil mamy związanych w sumie trzech bogów. Chnuma, Hapiego i Sopka. Chnum, barani bóg. W okresie starego państwa to był lokalne bóstwo z wyspy Elefantyny na Nilu. A następnie jego kult się rozpowszechnił na cały Górny Egipt i na Nubię. Jego żoną była Satis, a córką Anuket. Była tak zwana triada z Elefantyny. Generalnie był też łączony z Ra jako Chnum Ra. Od piątej dynastii, zgodnie z teologią z Heliopolis, tak go nazywano, łączono, miał na kolędzie carskim ulepić człowieka wraz z jego Ka, o czym Ka to jest też element duszy, o tym będę wspominał. Uważany był za dawcę wody i opiekuna wylewów Nilu. Był patronem garcarzy i bogiem zachodzącego słońca. Także mamy tu ten aspekt słoneczny Chnumara. W sztuce wyobrażonego przy kole garcarskim sceny takie pojawiły się z czasów XVIII dynastii mamy, chociaż te zmianki sięgają tekstów pijanych, które są znacznie starsze. Wyobrażony był jako właśnie długorogi baran, mężczyzna z głową barana, tak tutaj to widać. Na Elefantynie wniesiono jego olbrzymią świątynię, a kolejną w Esnie. Kumma, świątynię Chnumowi zbudowała Hatshepsut. Kumma jest w Nubii, było w Nubii. No i na Elefantynie odkryto cmentarzysko świętych zwierząt Chnuma, czyli baranów. Hapi. Bóstwo dorocznych wylewów Nilu, nanoszących na brzegi rzeki żyzny muk, pozwalający Egipcjanom na uprawę roślin. To jest właśnie ten aspekt, że bez Nilu po prostu Egipcjanie nie byliby w stanie tam na pustyni nic wyhodować, bo Nil dawał ten żyzny muł. Jego imię oznacza biegnący, co odnosi się do nurtu Nilu, a jego inne tytuły to na przykład pan ryb i ptactwa wodnego, pan rzeki niosącej życie. Przedstawiany zazwyczaj właśnie jako taki mężczyzna z dużym brzuchem, ubrany w przepasku w biodrach, posiadający długie włosy i zwisający kobiecy biust. Coroczne wylewy Nilu były nazywane przybyciem Hapi, ponieważ tworzyły żyzny gród na obszarach, które bez tego byłyby jałowe, tak jak wspomniałem. Hapi jako patron wylewów symbolizował właśnie tę żyzną ziemię. Dlatego, chociaż był rodzaju męskiego, malowano go z dużym brzuchem przedstawiającym płodność Nilu. To jest taki aspekt tego, że on właśnie łączył jakby dwie płcie. Zykę miał niebieską albo zieloną skórę, przypominającą Nu, czyli męski aspekt praoceanu Nun, i przedstawiała to niebieska skóra wody. Skutek płodnej natury był czasem uważany za ojca bogów i opiekuńczego ojca pomagającego utrzymać równowagę kosmosu. Możliwe, że początkowo Hapi to było po prostu nazwa Nilu lub jakaś odmiana, bo mówiono, co było błędne, że Nil zaczyna się pomiędzy Muhapi i Kerhapi na południowej skale Egiptu. Jednak Hapi nie był bóstwem jakby samego Nilu, ale jego wylewów. Był uważany za przyjaciela Geba oraz pana Nepri, bóstwa zbóstw. Zależnie od tego, w jakim regionie byśmy się pojawili, miewał on różne atrybuty. W Dolnym Egipcie był postać Hapiego była zdobiona papirusem, towarzyszyły mu żaby, które były jego symbolem.
W Górnym Egipcie jego symbolami były lotos i krokodyle. Często niósł dary żywności, nalewał wodę z amfory, ale bardzo rzadko był przedstawiany jako hipopotam. Uważano, że mieszka on w jaskini u źródeł Nilu, które wówczas lokowano w rejonie Asuanu, czyli to jest dzisiejszy Górny Egipt. Kult Hapiego koncentrował się w rejonie pierwszej katarakty na Elefantynie, tam gdzie była wielka świątynia Chnuma. Jego kapłani właśnie spełniając rytuały dbali o stały poziom wylewów. I tam na Elefantynie znajdował się nilometr, czyli wodoskaz schodkowy. To było w formie takiej jakby takiej studni ze spiralnie schodzącymi schodkami. To pokazywało, jaki jest poziom Nilu i przewidywano na podstawie tego poziom wylewu. On często, tak jak tutaj widać, to jest przedstawienie późne. Od czasu XIX dynastii często był właśnie przedstawiany jako para trzymających i wiążących długie łodygi włosi, przedstawiających Górny i Dolny Egipt, symbolicznie łącząc dwie części kraju. Wokół hieroglifu oznaczającego Unię, czy też jedność. Często rzeźbiono to przedstawienie na postumentach siedzących posągów faraona. A i to trzecie bóstwo nilowe, czyli Sobek, bóg krokodyl, opiekun jezior, wody, patron armii oraz symbol siły królewskiej. Uprzedstawiany jako człowiek z głową krokodyla, czasem jako krokodyl z głową sokoła, lwa, byka, barana, krzakala, bądź jako krokodyl, po prostu. Na głowie nosił koronę składającą się z dwóch piór, dysku słonecznego i otaczających go rogów, takich baranów. Był synem bogini Neit. Egipcjanie wierzyli, że im więcej jest w Nilu krokodyli, tym lepsze będą zbiory po wylewie tej rzeki. Sobka wiązano z bogiem słońca Ra jako jedną z jego dusz. Miejscami kultu Sobka były m.in. Shedet, znany dzisiaj jako Alfayum oraz Krokodylopolis, Kom Ombo, Armand, File oraz Abusir. Był uważany za bóstwo płodności i rodzaju. Rzeka Nil, źródło wody już znających osadów rzecznych miała być stworzona z jego potu. Egipcjanie czcili go także jako boga seksualności. Jednocześnie Sobek przez swoją naturę krokodyla był również nieprzewidywalnym i wrogim bóstwem, bogiem nagłej śmierci. Sobek miał mieć również zdolność pomocy umarłym w zaświatach, przywracając duszom wzrok. Gdy skończy się żywot nędzny, czyli zaczęliśmy od stworzenia świata, no i gdzieś to ten żywot trzeba zakończyć kiedyś. Tak naprawdę tutaj dwa bóstwa, już o nich wspominałem, czyli Ozyrys i Tot, ale myślimy tu nieprzypadkowo, bo one będą ważne w kontekście sądu Ozyrysa, sądu dusz. Natomiast jeśli chodzi o Anubisa i o Maat. Anubis, bóg szakal, łączony z mumifikacją i życiem pozagrobowym. Najstarsza wzmianka o nim pochodzi z tekstów piramid z okresu Starego Państwa, gdzie łączony był z pogrzebem faraona. Przydomki Anubisa pochodzą ze związku z jego pogrzebową rolą, na przykład miano ten, który jest na swoim pagórku, miał podkreślać, że jest on strażnikiem umarłych i miejsc świętych, czyli cmentarzy, a ten, który jest w miejscu balsamowania, mówił o jego dziele w procesie mumifikacji, czyli patronem balsamistów. Jak wiele egipskich bóstw, miał on właśnie wiele roli, zależnie od sytuacji i na ogół występował na czele wszystkich publicznych procesji w Egipcie. Zykę przedstawiony była jako człowiek z głową szakala lub postaci czarnego zwierzęcia, psa lub szakala, z przywiązaną szyją i cepem w zgięciu tylnej nogi. W starożytnym Egipcie szakal był zazwyczaj kojarzony z cmentarzami, ponieważ odsłaniał ludzkie zwłoki i je zjadał. Charakterystyczna część, jakiej wyobrażono to bóstwo, nie miała nic wspólnego z szakalem, ale z barwą rozkładającego się ciała i czarną glebą doliny Nilu, która symbolizowała odrodzenie. W kontekście globowym Anubis zawsze jest przedstawiany jako towarzysz mumii zmarłego, którego ma strzec. I ma on bardzo ważny aspekt związany z sądem Ozyrysa, ale o tym jeszcze za chwilę. A Anubis był naczelnym bóstwem nomu krynopolitańskiego. W miejscowości Szaruna odkryto cmentarzysko mumii psów jako jego zwierząt kultowych. W badanej i rekonstruowanej przez polskich archeologów z Warszawy, z Misji Śródziemnomorskiej UW. Oni rekonstruują, badają świątynię Hatshepsut Deir el-Bahari. Miał swoją osobną kapliczkę. Oddawano również cześć dla niej Memphis, Abydos i Dendery. W dawnych źródłach greckich łączono go, identyfikowano go z Kronosem.
W okresie ptolemejskim łączono go z Hermesem i powstał synkretyczny Hermanubis. O tym jeszcze powiem. Centrum jego kultu znajdowało się w Kynopolis, czyli po grecku w Psim Mieście. Powieść Metamorfozy albo Złoty Osioł Apulejusza dostarcza dowodu na to, że Anubisa czczono w cesarstwie rzymskim przynajmniej w II wieku naszej ery. Później Hermanubis pojawia się jeszcze w alchemicznej literaturze średniowiecza i renesansu. Taką informację znalazłem. Chociaż Grecy i Rzymianie gardzili egipskimi bogami, uważając ich za dziwacznych i prymitywnych, Grecy nazwali Anubisa szczekaczem, bóstwo to niekiedy łączono z Syriuszem na niebie i Cerberem w Hadesie. Ma. Mitologii egipskiej była to bogini praw, porządku, harmonii, sprawiedliwości we wszechświecie i społeczeństwie, była małżonką Tota, była córką Ra. Generalnie Maat to nie tylko bogini, ale to jest w ogóle koncept sprawiedliwości, jaki Egipcjanie znali. Przedstawiano ją w ludzkiej postaci ze stojącym piórem na głowie, z tak zwanym piórem Maat. Egipscy sędziowie nosili jej wizerunek. I zapisał graficznym jej symbole to pióro i łokieć. Była harmonią uniwersum, niezbędnym warunkiem jego istnienia, prawdą i sprawiedliwością, duszą faraona, klęski żywiołów lub nieszczęścia, powódź, wód, pożar, tłumaczono egzekucjami w rządach Maat. W późniejszym okresie znana była jako córka Ra. Iść drogą Maat oznaczało poszukiwanie mądrości, a czynić Maat oznaczało postępowanie w prawy sposób, sprawiedliwie. Składanej ofiara była najważniejszą z ofiar niejako i sumą. Zapewnienie Maat było też najważniejszą powinnością faraona, czemu służył codzienny rytuał celebrowany w świątyniach przez kapłanów spełniającym go w imieniu władcy. Była jedną z głównych postaci uczestniczących w sądzie Ozyrysa. O tym już za chwileczkę wspomnę. No tak jak właśnie wspomniałem, Ozyrys i Tot, ci dwa jego moście tutaj będą bardzo istotni w następnym aspekcie, no bo jak już ktoś umarł, trafiał do najpierw zanim trafił na pola jaru, kiedy już ta osoba trafiła do Duat, stawała przed sądem Ozyrysa. Tutaj od lewej strony do prawej widać, że tak powiem, przebieg tego sądu. Generalnie był to rytuał, jakim musiała poddać się dusza w sali prawd. To jest zasiadał Trybunał Ozyrysa, sądzący takiego zmarłego, doprowadzał na salę takiego zmarłego Anubis. O tym właśnie przed chwilą wspomniałem, że Anubis był opiekunem duszy w zaświatach. W sali była ustawiona waga, na której ważono serce zmarłego, dlatego tak istotne przy mumifikowaniu było to, że wszystkie organy poza sercem były wyciągane z zwłok i umieszczone w urnach kanopskich, natomiast serce pozostawało jako niezbędne do sądu. Na jednej szali kładziono to serce, na drugiej szali kładziono właśnie piórko bogini Maat. Ona tutaj po prawej stronie stoi razem z Izydą. Widać na głowie tron, stoją za Ozyrysem. Te postacie na górze to są bogowie. To jest 42 asesorów. To są bóstwa będące asesorami na tym sądzie. Kiedy położono to serce na szali i zważono je. Jeżeli serce było od piórka cięższe, to ten krokodylogłowy potwór będący tutaj pod tą wagą, czyli Ammit, pożerał duszę takiego osądzonego nieszczęśnika i przepadał on na wieki. Generalnie bardzo istotnym elementem sądu Ozyrysa było to, że taka dusza musiała wygłosić spowiedź negatywną, zwaną 42 zaprzeczeniami Maat. Polegało to na tym, że dlaczego spowiedź negatywna? Bo taka dusza musiała powiedzieć, czego nie zrobiła, jakich grzechów nie popełniła. W momencie, jeżeli to serce było lżejsze niż piórko, taka osoba trafiała na pola jaru. Generalnie można powiedzieć, że pola Ajaru, czyli ten egipski w cudzysłowie raj, to nie jest coś takiego, jak postrzega to chrześcijaństwo, że jest to miejsce wiecznego szczęścia, że nie musimy nic robić, po prostu sobie tam istniejemy, radujemy się i w ogóle mówimy. Tylko było to miejsce, gdzie dusze musiały pracować, musiały normalnie zbierać zboże. Chyba że
ktoś dostał do grobu figurki Uszepti. Bo Uszepti to były takie figurki przedstawiające postacie ludzkie, które właśnie na polach jaru miały pracować za na taką zbawioną duszę. Sąd Ozyrysa był sądem ostatecznym. Nie istniała od niego apelacja. Albo tak, albo tak. Albo idziesz na pola jaru, albo sorry, a mit się dzieje. Generalnie rzecz biorąc, koncepcja tego sądu Ozyrysa tak naprawdę kształtowała się na początku średniego państwa, czyli w XXI wieku przed naszą erą. Ostateczny kształt przybrała w okresie nowego państwa. Wspomniałem o tej nieszczęsnej duszy. Jak to jest z tą duszą? Generalnie Egipcjanie mieli bardzo skomplikowany system, jeśli chodzi o duszę, bo tak jak z reguły w wierzeniach dusza była jedna, tak Egipcjanie tej duszy mieli w sumie 8, a nawet tak naprawdę 9 elementów. To, co tutaj widać, ten ptaszek z ludzką głową, to jest reprezentacja duszy Ba. Ale po kolei. Pierwsza część duszy, czyli Khet, była fizyczna forma, która, czyli jakby ciało, które musiało istnieć dla duszy Ka i duszy Ba, by dusza mogła zostać osądzona w zaświatach. Dlatego właśnie Egipcjanie mumifikowali zwłoki, żeby zwłoki przetrwały. Bez ciała nie było możliwości, by udać się na sąd Ozyrysa. Dlatego dla Egipcjan najgorszą śmiercią była śmierć na przykład poprzez spalenie żywcem, bo wtedy ciało się zachowywało. I bardzo rzadko generalnie wydawano takie wyroki, jedynie w przypadku największych zbrodni. Tak było w przypadku spisku haremowego na życie Ramzesa III, kiedy jedna z jego żon i jego syn wraz z towarzyszami zabili faraona, ale osądzono ich. Generalnie większość spiskowców właśnie spłonęła żywcem. Pentaure, syn faraona, mógł popełnić samobójstwo i znaleziono prawdopodobnie jego zwłoki, które nie były zmumifikowane, lecz były zaszyte w worek z koźlej skóry. Koza była zwierzęciem nieczystym w Egipcie, więc było to haniebne dla niego. Także pierwsza część właśnie duszy to jest Khet. Kolejna część to jest Sach, czyli taka, można powiedzieć, ciało duchowe, jakbyśmy to mogli nazwać. Generalnie, jeżeli ciało się zachowało, odpowiednio zmumifikowano, odpowiednio takie zwłoki pogrzebano z odpowiednimi rytuałami i Ozyrys osądził takiego człowieka, taką duszę, że jest godna wejść tam ze światu, to powstawała właśnie ta Sach, ta duchowa reprezentacja fizycznego ciała, która żyła ze świata. Nie wiem, czy oni tak sobie wymyślili. Pewne rzeczy mają sens, pewne nie mają sensu, co mogę powiedzieć. Kolejny element to jest Ren. Ren, czyli imię, to generalnie jakby działało w tej zasadzie, że w momencie, kiedy przy narodzeniu taki Egipcjanin otrzymał imię, to Egipcjanie uważali, że taki człowiek będzie żył tak długo, jak jego imię będzie wymawiane, czy będzie zapisywane, dlatego tak wiele imion faraonów pojawia się na różnych zapiskach, świątyniach itd., itd. Dlatego właśnie kiedy wyklęto Echnatona i wyrzucono go z pamięci, miał on przepaść na wieki. Kolejna część, o której już wspomniałem nieco, to jest dusza Ba. To jest generalnie taka sytuacja, że Ba to jest właśnie taki koncept związany też znowu z ciałem, że jakby że ta dusza mogła żyć w państwie umarłych, jeżeli zostało zachowane ciało. Ba to jest właśnie ten ptaszek ludzką głową. Właśnie w tej postaci też przedstawiono duszę w zaświatach, że
dusza była takiego latającego ptaszka, który mógł się komunikować ze światem żywych. Kolejna część to jest K, czyli taki niematerialny sobowtór człowieka, który też duchem opiekuńczym jego i nawet po śmierci nie opuszczał on ciała. On zostawał na ziemi. Był przedstawiany jako brat człowiek z koroną na głowie, był także przewodnikiem zmarłego w zaświatach, zapłacąc go w żywność i prowadząc go przed oblicze Boga Ra. Ip, czyli serce, to jest bardzo ważny właśnie element, bo wierzono, że serce zostało stworzone z kropelki krwi serca matki dziecka w momencie poczęcia. Dla Egipcjan serce było miejscem, w którym kryły się wszystkie emocje, wola, myśli i intencje. I generalnie dlatego właśnie zostawiano to ciało w ciele przy mumifikacji serce, no bo musiało ono zostać zważone, ale też umieszczono taki amulet skarabeusza, zwany skarabeuszem serca, który był jakby też takim symbolem tego elementu duszy. Kolejna część to jest szut. To jest taki, można powiedzieć, cień. Cień albo kształt tej osoby, która zmarła. Egipcjanie wierzyli, że cień zawiera coś z człowieka, którego reprezentuje i często właśnie przez to posągi ludzi czy bogów były określane jako szut, jako cienie. Generalnie rzecz biorąc mamy takie w egipskich księdze umarłych mamy takie przedstawienie w niektórych papirusach, że przepraszam, zmarły w ciągu dnia opuszcza swój grób jako właśnie taki cień. Cienki, czarny, taki bezkształtny, bezkształtna, można powiedzieć, postać. Był to jakby cień tej dawnej egzystencji, ale nadal istniejący. I kolejna część to jest Sechem. To jest część duszy. Czyli nie do końca wiemy, jak Egipcjanie to interpretowali. Generalnie niektórzy naukowcy przyjmują, że był to rodzaj siły życiowej duszy, która istniała w życiu pozagrobowym, w momencie, jeżeli ta dusza przeszła pozytywnie sąd Ozyrysa. No mówię, no nie jesteśmy do końca pewni, jak to miało działać. Kolejna, ostatnia część to jest Ak. To generalnie można powiedzieć jako efektywność. Bo generalnie to jest koncept, który się zmieniał tak naprawdę. Egipcjanie w pewnym momencie mieli coś takiego, że Ak przedstawiało zmarłego, który można w pewnym sensie powiedzieć, że jego ciało zamieniło się w światło. Nie wiem, jak to, że tak powiem, wytłumaczyć, bo też nie do końca kumam, jak oni to dzieje. W każdym razie Ak to była taki rodzaj duszy, który był czymś w rodzaju ducha, tak jak my znamy, że tak powiem, naszym kręgotowym duchy, który mógł uczynić żywym zło. Na przykład w sytuacji, jeżeli ktoś by kogoś zamordował, to duch tej zamordowanej osoby, właśnie to Ak, mogło tego mordercę nawiedzać. Ak mogło być też przywołane, żeby pomóc członkom rodziny. To tyle o duszy. I coś zostawiłem na koniec, tak jak zakończyło to w pewnym sensie. W historii egipskiej religii to jest synkretyzm grecko-rzymski. Generalnie rzecz biorąc, w okresie ptolemejskim, w okresie rzymskim pewne bóstwa egipskie połączyły się z Egipcjami, z bóstwami greckimi i rzymskimi. I tak
Takie trzy najważniejsze to jest Harpokrates, Hermanubis i Serapis. Chodzi o Harpokratesa, to było to bóstwo stanowiący jedna z postaci Horusa, przedstawiona jako dziecko. Wspomniałem już o tym, że połączenie Izydy z tym Horusem Harpokratesem mogło wpływać na przedstawianie Maryi z dzieciątkiem. I generalnie on stanowił jakby jedną z wielu odmian tego starego Horusa, Haroerisa. Przedstawiane go jako, wspomniałem, jako dziecko z dziecięcym lokiem na głowie, nad uchem i palcach na ustach, wyłaniającego się z lotosu, jako dziecię słoneczne. I część oddawaną przede wszystkim w Edfu. Razem z Serapisem i Izydą należał do tak zwanej triady aleksandryjskiej. Jego imię powstało wskutek zhellenizowania egipskiego Harpa Heret. Podobnie jak pierwowzór uważany był za potomka Izydy i Ozyrysa, identyfikowany ze wschodzącym słońcem, także było to bóstwo solarne. I przedstawiany jako właśnie małe dziecko, jak już powiedziałem. Ten typowo dziecięcy gest późniejszy interpretatorzy mylili, czy tłumaczyli to jako symbol milczenia, co dało mylnemu zmianie wtedy bóstwa uznanego za personifikację. Natomiast dla Egipcjan stanowiło ono symbol rozwoju i stawania się jako młodzieńcze bóstwo słońca bądź prapoczątku. Wskazuje się jednak, że Harpokrates mógł też przywołać postać Nefertuma, czyli boga bóstwa kwiatu lotosu, również czczonego jako słoneczne dziecię. W świecie rzymskim nie zachował prawie nic ze swojego solarnego charakteru, stał się bogiem płodności, pomyślności urodzaju oraz ze względu na te palce przy ustach jako personifikacja milczenia i dotrzymania tajemnic. Zachowało się sporo różnych figurek przedstawiających właśnie Harpokratesa, który był używany jako amulet. Kolejne bóstwo to Hermanubis. To jest, co ciekawe, posąg Hermanubisa z Watykanu. W muzeach watykańskich ten posąg się znajduje. To było połączenie Hermesa i Anubisa. W okresie epoki helenistycznej coś takiego powstało. Generalnie był czczony jako przewodnik dusz. Wystawiany był z psią głową oraz w grecku historię i z atrybutem Hermesa, czyli Kaduceusza. I ostatnie bóstwo, o którym chciałem wspomnieć, to jest Serapis. On już totalnie nie ma nic praktycznie wizerunkowo poza tym, co ma na głowie, z bóstw egipskich, bo wygląda typowo jak bóstwo greckie, tudzież rzymskie. Serapis łączył cechy kilku bóstw. Był otoczony największą opieką przez Ptolemeuszy. Czony był w Serapejonach, najbardziej znany był w Aleksandrii. W okresie dominacji rzymskiej wraz z kultem Izydy rozpowszechnił się na inne części Imperium Rzymskiego. Generalnie Flawiusz Arian, powołując się na informacje zawarte w królewskim dzienniku, opisał w Anabazie śmierć Aleksandra Wielkiego i zawiera ona opis najdalej sięgającą wstecz wzmiankę o Serapisie, to jest 323 rok przed naszą erą. W tej wynika, że podczas choroby króla szukano pomocy w jego babilońskiej świątyni. Serapis był bowiem uzdrowiony. Także ten kult generalnie się dosyć szeroko na tym terenie rozpowszechnił, tylko w samym Egipcie. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak, że jeśli u Plutarcha mamy taką relację o początkach dominacji kultu Serapisa w Egipcie. I według tej relacji Ptolemeusz I Soter miał sen, w którym Bóg przemówił do niego i polecił przewieźć posąg Plutona z Synopy do Aleksandrii. Po tam różnych perypetiach dokonali tego Soteres i Dionizjusz, którzy musieli się uciec do podstępu i kadzieży, żeby to zrobić. Tymoteusz, grecki znawca prawa sakralnego ze sławnego rodu kapłanów z Eleusis oraz Maneton, kapłan egipski, rozpoznali później posągu wizerunek boga Serapisa. Maneton może być wam znany z kamienia Sosety, który miał wykuć. Potem dzięki temu kamieniowi udało się odczytać hieroglify. Generalnie kult Serapisa był związany z czcią oddawaną w Memphis Apisowi. Zgodnie w ogóle z mitologią egipską, wtedy Apis stało się wtedy Ozyrysem, a zbiorowa dusza zmarłych zwierząt czczona była jako Osor Hapi. I greccy mieszkańcy Egiptu sprzed epoki helenistycznej, na przykład Naukratis, nazywali go Serapisem. Dla kolonistów z państw helenistycznych naturalną rzeczą było to, że oni musieli jakoś swoją
potrzebę natury religijnej zaspokoić i uczestnicząc w kultach lokalnych przejmowali pewne właśnie elementy do czy przynosili pewne elementy z zewnątrz do tej lokalnej mitologii. Generalnie Serapis był identyfikowany z Dionizosem i Zeusem, a od Asklepiosa przejął zdolność uzdrawiania. Odniesienia do Ozyrysa akceptowano przez więź ze światem podziemnym oraz małżeństwo z Izydą. Przedstawiany była jako postać siedząca na tronie, przypominająca Hadesa lub Plutona, czyli bóstwa chtoniczne to były. Na głowie nosił kosz, właśnie Modius, pojednik na ziarno, który był greckim symbolem krainy zmarłych. Bóg dziłeżył berło oznaczające władzę. Towarzyszył mu Cerber, starzec ze światów, leżąc do jego stóp oraz wąż prawdopodobnie nawiązujący do Ureusza i ludzkiego symbolu władzy. Ptolemeusze wspierali kult Serapisa po to, by w tym zróżnicowanym wtedy etnicznie państwie ujednolicić panteon i uzyskać posłów większą jedność wśród ludu. Wiemy z inskrypcji fundacyjnych, że Ptolemeusz III Euergetes zbudował słynny Serapion w Aleksandrii, to jest także centrum kultu Serapisa, a później szybko kolejne Serapiony wyrastywały w innych miastach na prowincji. Generalnie rzecz biorąc, ściśle powiązane z kultem Serapisa były praktyki religijne związane z Izydą, a celebracje ewoluowały w kierunku misteriów, które znamy z Grecji czy z Rzymu. Pojawia się też wątek pasyjny, który był związany z Ozyrysem. Opłakiwano śmierć i radowano się ze wskrzeszenia bóstwa, praktykowano oczyszczenie poprzez odmycie rzece i uwolnienie od grzechów. Przełom okresu helenistycznego cesarstwa to wzrost zainteresowania się tym pozagrobowym i tymi aspektami bóstw chtonicznych, które się do niego odnosiły, i wierzono, że Serapis, podobnie jak Asklepios, leczy, przekazując we śnie szczegóły terapii. W pierwszym wieku przed naszą erą u schyłku Republiki Rzymskiej z kolei kult Serapisa i Izdy zaczął rozwijać się również w Italii. Ze względu na silne akcenty eschatologiczne, a co tym idzie potrzeby opieki bóstwa, które miałoby zapewnić zbawienie w życiu pozagrobowym, czyli tu mamy znowu wątek ozyriański, szybko zyskał wielu zwolenników, szczególnie wśród niższych warstw ludności. Rozwój kultu nastąpił w okresie cesarstwa zapanowania Kaliguli, który wybudował nawet na polu marsowym świątynię Izydy. Kolejny impuls przyszedł wraz z rządami cesarza Karakalli, który prowadząc politykę unifikacyjną ludności cesarstwa i wydaniem tzw. Constitutio Antonina, było nadanie praw obywatelskich większości mieszkańców Imperium Rzymskiego w tym czasie, zapragnął zjednoczyć w kulcie bogów wszystkich cudzoziemców. W tym celu w centrum Rzymu na Kwirynale kazał budować nową świątynię Serapisa w bliskiej odległości od świątyni Jowisza. No i jak to często bywa, kres kultury Serapisa położyło chrześcijaństwo. W IV wieku doszło nawet do aktów agresji ze strony wyznawców rodzimej religii, którzy odpowiedzieli w ten sposób na wyśmiewanie ich wierzeń przez patriarcha akcyjskiego Teofila. W efekcie tych zdarzeń cesarz Teodozy już pierwszy wielki, samemu będąc zagorzałym zwolennikiem nowej religii, zakazał praktyk pogańskich, a Serapion zburzono. I tak kult Serapisa przeszedł do historii. I z mojej strony byłoby to tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się nie pogubiliście. Jeżeli się pogubiliście, to będziemy zaraz dyskutować.